Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister funduszy. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry, kłaniam się. Panie ministrze, jeżeli jakaś partia zmienia szefa sztabu tuż przed formalnym początkiem kampanii wyborczej, to znaczy, że musiały być jakieś problemy z komunikacją, z tą prekampanią, to znaczy, że wam nie szło w ostatnim czasie. Lub też, że pojawiła się nowa, lepsza koncepcja personalna, a zmiany na różnych stanowiskach w różnych miejscach są nieodłączną częścią demokracji. No i właściwie tyle mogę na temat powiedzieć. No ale panie ministrze, ja nie mówię, że to jest koniec świata, że to się jakieś dramatyczne rzeczy stały, tylko mówię, że widocznie coś było nie tak z waszą kampanią, skoro zmieniliście jej szefa, tak? To nie wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Rozumiem, taka jest ocena powszechna w Prawie i Sprawiedliwości. Nie no, pan redaktor tutaj w pytaniu zawiera sugestie, a ja się do tej sugestii nie przychylam. Pojawiło się nowy pomysł personalny. Kolega Tomasz Poręba sam złożył rezygnację. No dlatego, że był krytykowany, nie czuł wsparcia w partii, napisał o tym zresztą. No najwyraźniej tak czuł, to nie sposób mi tutaj komentować tego, jakie były jego odczucia. No w każdym razie szefem sztabu został Joachim Brudziński, minister, poseł, osoba niezwykle doświadczona, która już z niejednego politycznego pieca chleb jadła i też poprowadziła Prawo i Sprawiedliwość do kilku zwycięskich kampanii. Także i tak powinno być i stało. Panie ministrze, no mamy... Jednak będę obstawał przy tym, że jakieś zamieszanie za wami w sztabie, ale też to, co dzieje się w rządzie. Czy nie obawiasz pan, że wyborcy, że Polacy po prostu odbiorą to jako chaos? Wiceministrowie do dymisji, wicepremierzy do dymisji, jedynym wicepremierem prezes PiS Jarosław Kaczyński, który niedawno z tego rządu wyszedł. O co tu chodzi, panie ministrze? No, nie tak niedawno, bo rok temu w historii politycznej III RP mamy cały szereg rządów, które w ogóle rządziły krócej niż jeden rok. Raz na jakiś czas w rządzie są zmiany. Jestem przekonany, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wejście pana premiera Jarosława Kaczyńskiego do rządu odczytują jako wzmocnienie rządu, a nie jakiś, trudno się dopatrywać tutaj, chaosu. Po co go wcześniej osłabialiście, panie ministrze? Kogo, przepraszam? Rząd. Osłabialiście. No teraz wzmacniacie rząd, to po co rok temu osłabialiście rząd? Czasy się zmieniają, wyzwania się zmieniają, jest inny moment w kalendarzu politycznym, inne zadania i do nich dobiera się ludzi. No, to, że rząd, skład rządu ulega pewnej fluktuacji, czasem jakiś minister odchodzi, czasem przychodzi, czy jak w tym przypadku wicepremier, to w systemie parlamentarno-gabinetowym naprawdę no, nie jest nic nadzwyczajnego. Tak dzieje się na całym świecie. Ja rozumiem, że jakby taka rola też mediów no, że politycznych, że trzeba ten content produkować, że musimy prowadzić różne analizy, na co to wskazuje, na co nie wskazuje, ale to są normalne, zwykłe sprawy w demokracji. Znaczy, normalne, zwykłe sprawy. Panie ministrze, rządzicie od 7 lat i czterech wicepremierów przestaje być wicepremierami. Taki wicepremier Gliński od 2015 roku był tym wicepremierem. I pan mówi, że teraz będzie jeden wicepremier, to jest normalna, zwykła sprawa. No nie, w ciągu tych 8 lat takie sprawy się nie działy, więc chyba musi być jakiś powód. No nie, no ja przypominam, że w ciągu tych wicepremierów. W przeciągu tych 8 lat to zmienił się nawet sam premier przecież, bo wcześniej premierem była pani Beata Szydło. Zmieniała się konstrukcja rządu. Zdecydowanie mniejszościowa część obecnego składu rządu, mniejszość ministrów, wspomniany tu minister Gliński, też chyba minister Adamczyk. Są od początku. Tak na szybko trudno mi znaleźć w głowie trzeciego ministra. Może taki jest, tylko teraz akurat mi nie przyszedł na myśl, który jest od początku. Więc jeszcze raz powtórzę, w takim systemie, systemie parlamentarno-gabinetowym jak polski, zmiana składu rządu raz na jakiś czas, rekonstrukcja szersza, węższa, to jest coś normalnego. Uznaliśmy, że teraz to jest ten etap, ten moment, również stan zdrowia czy obowiązki pana prezesa Kaczyńskiego pozwoliły mu powrócić w skład rządu, uznał, że to jest dobry moment i dobra konstrukcja i wzmocnieni tym ostatnie kilka miesięcy kadencji, wybory i jestem przekonany, trzecia kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości przed nami. Panie ministrze, jutrzejsza konwencja zrobi większe wrażenie niż ta poprzednia, bo zdaje się, że efekt chyba był skromniejszy niż się spodziewaliście. Padły znaczące także, jeżeli chodzi o budżet państwa, propozycje
programowe i dzisiaj się już o tym nie mówi. Nie wiem, czy Polacy pamiętają jeszcze o darmowych autostradach, poszerzeniu darmowych leków czy 800+. Co jutro się wydarzy podczas tej konwencji? To będzie, będą propozycje programowe, kolejne obietnice? Ja oczywiście, proszę wybaczyć, nie powiem, co się wydarzy w czasie konwencji, no bo to trzeba oglądać konwencję, do czego wszystkich serdecznie zachęcam, jak również do tego, żeby w niej uczestniczyć, no tak jak i ja i wielu Polaków się wybiera w ogóle na tę konwencję. A tak, można się wybrać, panie ministrze? To... Można się wybrać, zachęca pan, żeby się wybrać, można się wybrać? Jak ktoś, nasz słuchacz jakiś mieszkający blisko na Dolnym Śląsku postanowiłby sobie pojechać, to może tam pojechać faktycznie? No myślę, że dobrze by było, żeby wcześniej skontraktował się z lokalnymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości, które takie wyjazdy organizują, zbierają. Znowu otwarte dla wszystkich, jak rozumiem. Zapraszamy. No, wiemy, w jakim świecie żyjemy i w jakich warunkach systemu politycznego, więc jakieś właściwie każde spotkanie otwarte Prawa i Sprawiedliwości próbują zakłócić bojówki opozycji, więc oczywiście jakiś minimalny poziom bezpieczeństwa musi być zapewniony. No będą też na sali sporo, czy w tym miejscu, nie przesądzam, czy to będzie akurat sala, sporo najważniejszych osób w państwie. To są też procedury Służby Ochrony Państwa, które muszą weryfikować osoby, które się tylko, że to pan minister zapraszał, dlatego ja dopytałem, bo to pan minister zapraszał, że można tam no więc zebrać się i pojechać. Można się zgłosić, skontaktować z lokalnymi strukturami PiS-u i się wybrać. Oczywiście. Może się dostanie szansę. Panie ministrze, to będą przede wszystkim, to będzie polityczna nowa jakość, pokazanie, że idziecie razem jako zjednoczona prawica, czy to będą przede wszystkim nowe obietnice, nowe propozycje programowe? Co będzie clue tej konwencji? Szanuję, że pan redaktor stara się wykonywać swój zawód i ciągnąć mnie za język, ale ja jednak pozwolę sobie nie dać się pociągnąć za język, bo tak jak mówię, konwencja. Warto oglądać, nie będę tutaj spoilerował. Są niespodzianki. Na pewno będą to ważne rzeczy. Natomiast no, też jest rzeczą naturalną, że proces, ta prekampania, wstęp do kampanii wyborczej, bo w sensie formalnym kampania wyborcza jeszcze się nie toczy, no to jest pewna sekwencja zdarzeń. Mhm. To na pewno nie będzie ostatnie duże wydarzenie. Już nie chciałem przesądzać, czy akurat konwencja będzie jeszcze, czy manifestacja, czy jakiekolwiek inne wydarzenia. No my tą kampanię wyborczą całą będziemy stopniowo, konsekwentnie prowadzić i to jest na pewno bardzo ważne wydarzenie, ta konwencja. Faktycznie, jeżeli mogę tu przyznać tym tezom pana redaktora trochę racji, zakończyła się już jakby ten etap poprzedniej konwencji programowego, ULA się zakończył, on zszedł z pierwszych stron gazet, więc teraz jest pora, żeby ponownie na nie wejść z nowymi tematami. Ale będą, panie ministrze, no bo z tego, co wczoraj rozmawiałem z politykami suwerennej Polski czy Stowarzyszenia Odnowa, Republikanów, no to wiem, że wszyscy się wybierają jeszcze dzisiaj, negocjacje, rozmowy, ale jeżeli uda się podopinać wszystkie ustalenia, to jutro będzie cała Zjednoczona Prawica bez Pawła Kukiza, co prawda, którego uroczystości rodzinne zatrzymują. Tak, to jest, potwierdzam, że to jest, nie jest jakby konwencja tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale całej Zjednoczonej Prawicy. Panie ministrze, to teraz trochę o najbliższym panu tematowi porozmawiamy, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. No tutaj zawsze przy każdej naszej rozmowie na ten temat pytam o harmonogram i utrzymanie tego tempa planowanych prac. Ostatnio mówił pan, że lato to będzie początek budowy. Widziałem niedawno wypowiedzi pana ministra, przełom sierpnia i września, tak? To troszeczkę się przesunęło? No takie późne lato, powiedzmy. Lato kalendarzowe zdaje się zaczyna się, znaczy jesień kalendarzowa zaczyna się we wrześniu. Lato, no tak, kawałek września. Normalnie lato. I to mniej więcej będzie. I to mniej więcej będzie ten moment, chociaż to jest już taka kwestia, powiedziałbym, względna i ocenna. Wbicie pierwszej łopaty to pojęcie publicystyczne. Pewne jasne kategorie... Co w tym roku uda się zrobić, panie ministrze? Co w tym roku będzie tam kategorie... No więc już teraz toczą się wyburzenia i odwierty. Zaczną się prace ziemne, przygotowanie placu budowy, drogi techniczne, zwózka materiałów, tworzenie bazy materiałowo-sprzętowej. Panie ministrze, to już trwają te prace budowlane, jak rozumiem. To już można je nazwać pracami budowlanymi. Można powiedzieć, tak. Okay, czyli... Tak, można tak to nazwać. No jeżeli pan minister mówi, że już wyburzenia i przygotowywanie gruntu, no to już gdzie tam wbicie pierwszej łopaty? To już można powiedzieć, że ruszyła budowa CPK? To będzie na miejscu takie sformułowanie? To już zależy, jak to interpretuje. Na pewno można tak powiedzieć, oczywiście. Wbicie pierwszej łopaty to będzie pewne takie symboliczne wydarzenie, event, no, które jest jakby, no, w którymś momencie pewnie trzeba zorganizować. Natomiast teraz już jesteśmy na tym etapie, że kolejne kategorie prac budowlanych
Pierwsze się rozpoczęły i za chwilę, lada moment, będą się kolejne rozpoczynały. Mhm. I co panie ministrze w tym razie też przede wszystkim, co warto podkreślić, wyłącznie na gruntach dobrowolnie pozyskanych od mieszkańców. Okej, czyli to jest tam koło, ile to jest, niespełna 1000 hektarów chyba, tak, na razie? No w tym momencie ponad 750 hektarów w podpisanych umowach i ponad drugie tyle w trakcie negocjacji, znaczy takich zgłoszonych do programu. Czyli to połowa będzie mniej więcej tego, co trzeba, tak? Jeżeli uda się dopiąć te negocjowane, bo 3000 hektarów to ma być ten teren, na którym wybudowany będzie port. Nawet ciut mniej. To mniej więcej tak. Myślę, że nawet może troszkę. Nie wiem, czy to powiedzmy jeszcze, co w tym roku? Jak w tym roku, ile uda się posunąć te prace do przodu przez te kilka miesięcy? Jak będzie wyglądał ten teren za kilka miesięcy? No o tych kilku kategoriach prac budowlanych, których tu wspomniałem, no to one się będą oczywiście toczyły. Jesteśmy również, no z tego co słyszałem w przededniu, gdzieś w najbliższym czasie powinny zostać zakończone postępowania o wydanie decyzji środowiskowej, co znów pozwala kolejne kategorie prac budowlanych uruchamiać. Mamy zatwierdzony plan generalny lotniska, to kluczowy absolutnie dokument w tym procesie administracyjnym pozyskiwania różnego rodzaju zgód i pozwoleń na uruchamianie lotniska. Jesteśmy na finalnym etapie negocjacji z potencjalnymi udziałowcami mniejszościowymi, choć muszę tu zawsze powiedzieć, że konieczna jest dobra oferta. Jeżeli nie będzie oferty, którą uznamy za atrakcyjną, to możemy ten etap negocjacji zamknąć i na przykład za pół roku go powtórzyć, ale też jestem tu raczej dobrej myśli, natomiast no, nie będziemy negocjować z jakimś tutaj terminowym pistoletem przy głowie. Chodzi nam o to, żeby jak najlepszą ofertę od potencjalnych mniejszościowych inwestorów pozyskać. No także oczywiście też cały aspekt kolejowy, segment kolejowy jest już rozstrzygnięty przetarg na rozpoczątek prac budowlanych, czyli palowanie fundamentów dla budowy tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. Wczoraj właśnie uzyskaliśmy informację, że faza projektu budowlanego linii połączenia Warszawa-CPK Łódź uzyskała unijne dofinansowanie z instrumentu CEF, Connecting Europe Facility. Zresztą i samo CPK i cały szereg w nim połączeń jest wpisanych na listę bazową Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Ministrze, to europejskie zobowiązanie Polski. Parę sekund przerwy radiową. Część naszej rozmowy kończymy w internetowej dogrywce Sedna Sprawy o finansowaniu właśnie CPK. Także dzięki unijnym środkom porozmawiamy. Marcin Chorała, pełnomocnik rządowy do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przypomnę, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Wracamy za chwilę. Słuchaczom Radia Plus życzymy udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Marcin Chorała, minister do spraw budowy CPK, jest gościem Sedna Sprawy. Dzisiaj, panie ministrze, no ale jeżeli chodzi o Unię Europejską i te środki, to jakie uda się pozyskać? Czy są pozyskiwane na budowę CPK? Czy tutaj nie ma groźby takiej, że tych pieniędzy nie będzie? No bo przecież ten komponent kolejowy to w dużej mierze jest Krajowy Plan Odbudowy. No więc tu rozdzielmy dwie rzeczy, czyli lotnisko, samolotnisko i komponent kolejowy. Mhm. Jeżeli chodzi o samolotnisko, to jest to przedsięwzięcie komercyjne. Mhm. Tutaj właściwie już od wielu lat nie ma środków unijnych na budowę infrastruktury lotniskowej. Więc tu finansowanie to będzie mniejszościowy, na kapitale mniejszościowy udziałowiec inwestor, no i plus instrumenty dłużne. No, takie klasyczne projekty. Na dzisiaj koszty, natomiast bo w ubiegłym roku to było 8 miliardów euro samolotnisko, a teraz, no bo tak, trochę się zmieniła sytuacja. Nie, samolotnisko to jest nadal maksymalnie 8 miliardów euro. Prawdopodobnie będzie nieco mniej, no to jest też element negocjacji z potencjalnymi inwestorami, no bo oczywiście te negocjacje obejmują również skalowanie inwestycji, etapowanie, więc tu te nakłady inwestycyjne mogą nieco odbiegać in minus, w sensie być mniejsze. Te 8 miliardów to był taki max, który założyliśmy, że absolutnie powyżej tego nie możemy wyjść. A unijne środki, rozumiem, że na ten komponent kolejowy właśnie, tak? Tak, na komponent kolejowy. No to będą środki budżetu państwa i pozyskane środki unijne. No inaczej być nie może, bo z kolei w Unii infrastruktura kolejowa musi być infrastrukturą publiczną, która nie generuje zysku dla inwestorów, więc no ale o inwestorów w tej infrastrukturze trudno. Ale te środki, no i te w ramach KPO, panie ministrze, one nie zostaną. No nie, akurat nie. W KPO dla CPK jest około 100 milionów euro na prace przygotowawcze projektowe.
to wynika z pewnego rozjechania harmonogramu. No KPO to w założeniu miały być środki do szybkiego wykorzystania w COVID-zie. Nasze inwestycje mają dalszy horyzont czasowy, więc w KPO jest dużo środków na inwestycje kolejowe, ale akurat te realizowane przez PKP PLK, a nie przez CPK. Naszym głównym źródłem finansowania, wszystko na to wskazuje, będzie przede wszystkim CEF, czyli właśnie ten instrument wspierania ze środków unijnych realizowania transeuropejskich sieci transportowych, bo w tych tentowskich korytarzach, nawet na tej najważniejszej sieci bazowej, cały szereg naszych połączeń jest i już teraz jest tak, że na projektowanie wspomnianego tunelu pod Łodzią, czy wcześniej na projektowanie połączenia Katowice, granica państwa, a teraz w tym rozdaniu CEF-u, które zostało ogłoszone dosłownie wczoraj, projektowanie Warszawa-Łódź, tamte środki pozyskujemy. Panie ministrze, to wróćmy znowu do tych politycznych tematów. Jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną, która miała badać rosyjskie wpływy w Polsce w latach 2005-2022, no Prawo i Sprawiedliwość tak zrywami do tej komisji się zabiera, bo parę miesięcy temu bardzo wam na tym zależało. Przez jakiś czas wszystko utknęło na kilka miesięcy. Teraz znowu szybko ruszyliście i znowu sprawa stoi, nowelizacja pana prezydenta się pojawiła, ale nie zaproponowaliście nawet przedstawicieli swoich do tej komisji, mimo że obowiązujące prawo kazało ich wskazać. Prawo i Sprawiedliwość odpuściło sobie ten temat, panie ministrze? Nie, no, ten temat jest jak najbardziej ważny, natomiast no, ponieważ pojawiła się istotna poprawka prezydenta, która również w istotny sposób zmienia sposób kreowania składu komisji, no więc uznaliśmy, że niezasadnym by było wybieranie jej według starych zasad w sytuacji, gdy lada moment może się okazać, że te zasady się zmieniły i trzeba ten skład kreować. Ponownie ten termin na zgłaszanie kandydatur był klasycznym terminem instrukcyjnym. No i uznaliśmy, że no, logika pewna procesu legislacyjnego i sytuacji w ogóle politycznej wskazuje, że no, nie byłoby to sensu i też byłoby trochę nie fair wobec osób powoływanych do tej komisji, które no, godziłyby się w niej pracować. Być może różne życiowe zobowiązania by w związku z tym zmieniały, podejmowały, a za na przykład miesiąc by się okazało, że to nieaktualne, bo jest nowy sposób kreowania składu komisji i trzeba ją wybierać. Okej, panie ministrze. Także pracujemy teraz nad tą propozycją prezydenta. Ale jeżeli chodzi o tę propozycję prezydenta, no to ona no, bardzo mocno zmienia formułę działania tej komisji, no wytrąca jej z ręki te najostrzejsze narzędzia, które były krytykowane nie tylko przez opozycję. No to znaczy, że no, po prostu nie będziecie chcieli postawić na ten temat, na kwestie rzekomych rosyjskich wpływów w tej kampanii wyborczej, to będzie jakoś rozwodnione i komisja będzie sobie spokojnie pracowała, ale to już nie ma takiego znaczenia? Może inaczej. Komisja od początku była powoływana po to, żeby spokojnie pracować i w długim horyzoncie czasowym. Bo na pierwszy raport niezbyt... 17 września, panie ministrze. Jaki długi horyzont czasowy? No, ponieważ przyjęto zasadę, że ponieważ komisja nie będzie ulegać dyskontynuacji, tak jak sejmowe komisje nie będzie kończyć pracy wraz z kadencją Sejmu. No więc żeby też nie było tak, że te prace się toczą jakoś w nieskończoność bez efektu, to co roku i wybraliśmy tą symboliczną datę 17 września, ma komisja sprawozdawać swoją bieżącą działalność w mijającym roku. Więc... Ale wie pan minister, że już ją wykreśliliście teraz? No tak, ponieważ takie, no, tak jak mówiłem, no, pracujemy obecnie nad tą propozycją prezydencką i pewna szeroko idąca zmiana tego zasad pracy komisji będzie. Wrócę może tylko do myśli, bo prawda jest taka, że właśnie ona od początku miała spokojnie pracować, ona od początku nie miała być narzędziem kampanii wyborczej. Pojawiły się tego rodzaju zarzuty i niestety one no, zostały zaakceptowane czy przyjęte, fałszywe zarzuty, ale potraktowane jako prawdziwe przez znaczącą część społeczeństwa. No, stąd konieczność pochylenia się i dokonania zmian, żeby ten fałszywy obraz celu, intencji, zasad pracy komisji nie przesłaniał no, jej niezwykle ważnego, istotowego celu. Panie ministrze, to jeszcze na koniec zapytam o jedno, no bo sondaże, i to nie jest jakaś chwilowa sytuacja, tylko od wielu miesięcy pokazują, że być może będziecie skazani na Konfederację, jeżeli będziecie chcieli dalej rządzić po październikowych wyborach. Czy zdaniem pana ministra, no to wydaje się oczywiste wręcz, że będziecie umieli porozumieć się z partią Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena? Ja myślę, że po pierwsze przede wszystkim jeszcze parę miesięcy do wyborów zostało i
uważam, że jak najbardziej w zasięgu naszych możliwości jest zdobycie samodzielnej większości. Trzeba też przyznać, że to posiadanie lub niesamodzielnej większości trochę też nawet bardzo zależy też od układu pozostałych wyników. Ten sam wynik Prawa i Sprawiedliwości w różnej konfiguracji pozostałych wyników może dawać samodzielną większość czy nie. Może 2015 rok, przypomnijmy, prawda? Kiedy Lewica pod 8% progiem. Tak, przykładowo. Partia Korwin też tam 4,85 chyba i to dało Prawo i Sprawiedliwości te bonusowe mandaty z racji przelicznika Donta. W roku 2019 z kolei Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło swój wynik o kilka procent, tam bodajże około 6% więcej dostaliśmy głosów. W liczbach bezwzględnych to już w ogóle dużo więcej głosów, bo to jeszcze była wyższa frekwencja. A mieliśmy na koniec tyle samo mandatów. Tak puentując tę Konfederację, panie ministrze? Co działa? Tak jednym zdaniem, Konfederacja? Prawo i Sprawiedliwość, wbrew temu, co niektórzy mówią, jest partią o szerokich zdolnościach koalicyjnych i można by kilka formacji wymienić, z którymi koalicja byłaby możliwa. Proszę bardzo, ale kilka formacji, wszystko, Konfederacja to jedna formacja, a druga, panie ministrze? Jak kilka można, to pierwsza ja myślę, że można by sobie wyobrazić również koalicję z PSL-em, również koalicję z pewną częścią posłów z innych formacji. To naprawdę, opozycja na tym gra, na tej emocji, nienawiści i walki z PiS-em, ale jak przyjdzie do konkretnej rozmowy, to będzie lepiej. Tylko jeszcze raz powtórzę, my się nie koncentrujemy teraz na dywagacjach. Samodzielnej większości, rozumiem. Panie ministrze, bardzo. Samodzielną większość, zresztą PiS już jest w koalicji z suwerenną Polską i od nowa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marcin Horała, wiceminister Funduszy Pełnomocnik Rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dobrego dnia, udanego weekendu. Panu ministrowi życzę. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Radio Plus. Sedno sprawy. Zapraszam teraz Państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej specjalnym, jak zawsze, piątkowym Wyborczym Ekspresem. Dzień dobry Państwu. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Wydanie piątkowe, czyli wybory 2023. Obok mnie widzą Państwo liczbę 1, która, jak to się śmiejemy, zawsze sponsoruje dzisiejszy odcinek wyborów 2023 roku. Jeden nie bez przyczyny, bo było ich kilku. Teraz jest jeden. Jeden wicepremier,
jeden prezes, jeden wódz. Pytanie, czy jedna strategia obozu Zjednoczonej Prawicy, bo kiedy zaczynamy już pytać poszczególnych polityków, no to koncepcje troszkę się rozjeżdżają, więc oczywiście na ten temat będziemy rozmawiać, ale nie tylko. Rzecz jasna poświęcimy czas rządowi i obozowi władzy, ale także opozycji, dlatego że w kręgach opozycyjnych także dzieje się dużo i nie zawsze dobrze, więc oczywiście jak co tydzień w piątek podsumujemy cały tydzień mijającej kampanii i zastanowimy się, co się wydarzy jutro, bo jutro na Dolnym Śląsku starcie tytanów, można byłoby powiedzieć. Donald Tusk we Wrocławiu, Jarosław Kaczyński z Prawem i Sprawiedliwością w Turowie. Czy to będzie moment, który zdecyduje o losach kampanii wyborczej? Takie tezy stawiają niektórzy goście naszego programu, więc politycy dzisiaj rozstrzygną, a właściwie będą prognozować, czy rzeczywiście tak dokładnie może być. Więc nie przedłużam, startujemy. To jest program Ekspres Biedrzyckiej, wybory 2020. Zapraszam. Pani poseł wybaczy, ja tutaj zacznę po kolei. Sławomir Neumann, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam. Paulina Henik-Kloska, Polska 2050, trzecia droga. Tak to powinnam powiedzieć. Zgadza. I pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, suwerenna Polska, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry. Drodzy państwo, oczywiście debatę publiczną, polityczną w tym tygodniu zdominowały przetasowania w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, a właściwie bez zbędnej złośliwości powinnam chyba powiedzieć w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, który wraca w glorii i chwale, żeby wziąć w swoje ręce wszystko to, co dzieje się w gabinecie Morawieckiego. Tam podobno dzieje się bardzo dużo, ale najpierw posłuchajmy, jakie wnioski płyną z tego wszystkiego, co się wydarzyło. Pan premier Jarosław Kaczyński tym razem nie wchodzi do rządu po to, aby jakąś bardzo konkretną działkę, jakiś konkretny obszar mocno rozbudować, tak jak stało się to poprzednim razem, kiedy wszyscy Polacy wiedzą, że wraz z wyjściem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego ruszyły z kopyta pracę nad ustawą o bezpieczeństwie ojczyzny naszej, o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej. I to dzięki pracy pana prezesa doszło do zintegrowania bardzo wielu funkcji bezpieczeństwa, do bardzo szybkich decyzji dotyczących budowania zapory fizycznej na granicy z Białorusią, tej zapory, która ochrania nas przed nielegalną imigracją, tej samej zapory, o której pan Tusk powiedział, że ona nigdy nie powstanie. No jakoś powstała w ciągu pół roku, więc właśnie spięcie wtedy tych wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem było podstawowym priorytetem dla pana premiera Kaczyńskiego. Tym razem są to wszystkie kwestie programowe, które już ogłosiliśmy, nad którymi pracujemy i które przedstawimy jeszcze w kolejnych miesiącach przed wyborami. Zajmował się pan premier kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Między innymi, śmiało można powiedzieć, jest pan absolutnie głównym autorem ustawy o obronie Rzeczypospolitej. To fundamentalny akt dla wzmacniania bezpieczeństwa Polski w tym znaczeniu militarnym w obecnych niezwykle trudnych czasach, w czasie wojny, która toczy się za naszą granicą. Nie mam żadnych wątpliwości, że na poziomie właśnie tym najwyższym w Radzie Ministrów trzeba tego procesu ze wszech miar pilnować i od strony jego sprawnej realizacji sprzętowej, ale także i od strony jego sprawnej realizacji finansowej, tak aby wszystkie i nasze prawa wynikające z zawartych kontraktów i nasze obowiązki wynikające z tych kontraktów wobec naszych kontrahentów były dopełnione. Nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie dla realizacji tego pan premier Jarosław Kaczyński jako lider także i najważniejszego spośród rządzących ugrupowań Prawa i Sprawiedliwości jest osobą absolutnie predestynowaną do tego, aby właśnie te zadania jak najlepiej wykonać. Czas na rundę pierwszą, roboczą przez nas nazwaną zmiany w rządzie, ale także zmiany w sztabie. W związku z tym oczywistym jest, że pierwsze pytanie kieruję do pana ministra. Panie ministrze, czy pan w przeciwieństwie do swoich kolegów jest w stanie konkretnie odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu Jarosław Kaczyński wrócił do rządu? Bo wszyscy mówią o tym, że będzie koordynował, że ma tam zaprowadzić porządek, sprawić, że te prace będą przebiegały sprawniej, lepiej, szybciej.
Ale to nie jest konkretna odpowiedź. Czy coś więcej od pana może usłyszymy w tej sprawie? Panie redaktor, myślę, że to jest bardzo konkretna odpowiedź, bo takie jest zadanie właśnie premiera, wicepremiera, żeby koordynować pracę Rady Ministrów. A to nie całego... jest zadanie premiera, panie ministrze, żeby koordynować pracę ministrów? Bardzo ważna jest tutaj rola wicepremiera. Nikt nie ukrywa przecież tego i to jest dla nas bardzo ważne i fundamentalne, że pan premier Jarosław Kaczyński jest kluczową postacią Zjednoczonej Prawicy, jest jej faktycznym liderem i bardzo dobrze, że wraca do rządu. My się z tego bardzo cieszymy, bo to jest to wzmocnienie całego ośrodka władzy przed kampanią wyborczą, która jest dla nas ważna, a zaryzykowałbym nawet tezę, że ma dość podobne zadanie, jak miał wcześniej, jeżeli chodzi o ustawę o obronie ojczyzny, bo trzeba bronić Polski przed tymi szaleńczymi pomysłami opozycji, z którymi się spotykamy i ta agresja i te kłamstwa ze strony opozycji, myślę, że też były ważnym elementem, to do tego te wszystkie zmiany, w dalszej o których części programu. Może pan być pewny, pani poseł Paulina Henik-Kloska, czy pani jest przekonana już tym argumentem pana ministra Romanowskiego? Nie, no ta koordynacja jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że rząd właśnie kończy swoją pracę, bo w lipcu mamy ostatnie posiedzenia Sejmu tej kadencji. Przecież to jest kluczowy moment na koordynację działań rządu. No a tak poważnie... Te zmiany nie mają żadnego znaczenia. One są medialne, one są na potrzeby wewnętrzne. Widać problemy w Prawie i Sprawiedliwości są już tak duże wewnętrzne, oni tak się kłócą. Zepsucie tej elity politycznej jest tak ogromne, myślę, że dużo większe niż przypuszczamy, że ten ruch był potrzebny z uwagi na wewnętrzne problemy, które formacja przeżywa. A dla mnie osobiście ten dzień nic nie zmienił, ten tydzień nic nie wniósł. Nie spodziewam się niczego po tym ruchu, natomiast no, jest to taka seria, wyciągnęli płytę z archiwum z serii pod tytułem Starym Kinie. Niestety dodanie koloru do tego i wygładzenie trzasków nic tu nie zmieni. Panie pośle, czy to jest tak, że pracami ministrów powinien koordynować premier? A może po prostu jest tak, że pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tak naprawdę premier jest wicepremierem, a wicepremier premierem? No nie pierwszy raz już to było. Po drugie, no nie czarujmy ludzi i Polaków. Premier nie kieruje tym rządem od dawna. Ministrowie robią sobie, co chcą. Szef pana ministra, pan Zbigniew Ziobro, jakoś nie przejmował się panem premierem Morawieckim od lat już, więc... A co ma pan na myśli, panie? Mówienie, konkretnie, bardzo proszę. Mówienie, że Mateusz Morawiecki ma jakąś pozycję polityczną i jest rzeczywistym premierem i kieruje rządem, no jest śmieszne. Przypomnę, że Jarosław Kaczyński wchodził wcześniej do rządu, po to, żeby załagodzić spór między ministrem sprawiedliwości a premierem, bo premier sobie nie radził. No i to się chyba nic nie zmieniło. Za chwilkę, panie ministrze, zaraz oddam panu głos. Zajmował się bezpieczeństwem. Kiedy się dowiedział, że być może jest bardzo realny atak Rosji na Ukrainę, to z rządu zreiterował. Potem miał jeździć po Polsce. Jak Donald Tusk ruszył i Platforma i Koalicja Obywatelska ruszyła w Polskę, to była odpowiedź PiSu, prezes rusza w Polskę. No nie dał rady, teraz chowa się w rządzie. Rozumiem, że Mateusz Morawiecki będzie po Polsce jeździł, a prezes Kaczyński będzie próbował zarządzać tym bałaganem, który się wytworzył. To jest kolejny z ruchów takich bardzo nerwowych, chaotycznych w ostatnich tygodniach. Próby ratowania kampanii wyborczej PiSu na starcie, która no nie wypaliła. I mieliśmy różne pomysły rzucane przez i prezesa Kaczyńskiego, i przez PiS. One nie załapały tak, jak chciało PiS. Do tego jeszcze mnóstwo podziałów i mnóstwo kłopotów wewnętrznych wojen, o których państwo przecież także informujecie na swoich łamach, więc no, to jest próba złapania, tak jak w sztabie ma złapać Brudziński wszystkich za twarz, to Kaczyński ma w rządzie złapać wszystkich za twarz i jakoś to poskładać do wyborów. Panie ministrze, bo pan się oburzył, mam wrażenie, kiedy z ust Sławomira Neumanna padły słowa o... No, pewnym o szorstkiej przyjaźni. Współpracy i szorstkiej przyjaźni między ministrem redaktorem. Ziobrą a Przede Mateuszem Morawieckim. My się różnimy w tym od Platformy Obywatelskiej i współkoalicjantów, że dyskutujemy. Tak, to po pierwsze. A to, że pan premier Kaczyński woli spotkania z ludźmi, to też jest dla nas oczywiste. Natomiast sam przyznał, że teraz musi wziąć odpowiedzialność również za działania rządu, bo to jest właśnie ten fundamentalny okres. Ale to zwraca pytanie, panie ministrze, czy to nie jest rola premiera?
Panie redaktor, to jest rola premiera. To jest rola wszystkich. To jest rola premiera, wicepremiera, ministrów. Każdy w ramach swojej odpowiedzialności. I to reguluje ustawa o Radzie Ministrów. To jaką wartością tutaj nic dodaną, panie ministrze, będzie Jarosław Kaczyński w tym rządzie? Że jest liderem Zjednoczonej Prawicy w sensie politycznym i mamy do czynienia z konsolidacją tego zespołu. No to skoro jest liderem, to może powinien być też premierem po prostu. Trudno powiedzieć. No, takie są decyzje naszego większego koalicjanta. My w to nie ingerujemy. Okay, ale nie ma ja sensu dokonywać opinię, tak fundamentalnych. Naszej ocenie nie ma dokonywać. Wielokrotnie rozmawiałam tutaj z politykami, z pana kolegami Suwerennej Polski, wcześniej Solidarnej Polski i oni mówili wprost, my chcielibyśmy, żeby premierem był Jarosław Kaczyński. I to padało niejednokrotnie. Pani redaktor, no takie są decyzje Prawa i Sprawiedliwości. Ja wiem, tylko pytam o pańską opinię. Pani redaktor, ja się zgadzam z tymi decyzjami, które zapadły, ponieważ my w przeciwieństwie do naszych przeciwników z totalnej opozycji dbamy o Polskę i uważamy, że w tym momencie, jeżeli chodzi o ten okres przed kampanią wyborczą, te zmiany, które były dokonane, zostały dokonane, są najlepsze dla no dobrze, Polski. Pani idziemy po trzecią kadencję, ale nie widzi a jeżeli problem, chodzi o problemy pani, kampanii wyborczej, pani redaktor, dokończę tylko ten wątek. Panie ministrze, a nie widzi pan pewnej niekonsekwencji w działaniu i w sprzedawaniu pewnej narracji opinii publicznej? No, rok temu, w czerwcu, dokładnie roku 2022, Jarosław Kaczyński z rządu odszedł, bo podobno wykonał wszystkie swoje obowiązki, które miał do wykonania w rządzie i musiał udać się po raz kolejny na odcinek partyjny, żeby przygotować partię do wyborów. I teraz co? Po roku nagle ludziom się mówi, nie, to już nie odcinek partyjny, tylko teraz odcinek rządowy. I w dodatku pan wicepremier Kaczyński jest wicepremierem bez teki, czyli tak naprawdę pobiera pieniądze za to, że zaprowadza porządek we własnej partii. Wicepremier może być bez teki, to po pierwsze. Ja nie mówię, że nie może. Ma wykonywać te funkcje, które mu zostały przydzielone. Natomiast pan premier Kaczyński w tym czasie właśnie, jak przestał pełnić funkcję wicepremiera po realizacji zadania właśnie tego fundamentalnego, panie pośle, ustawy o obronie ojczyzny, a nie te kłamstwa, o których pan mówił, to zaczął realizować to zadanie, które było w tamtym momencie najważniejsze, czyli rozmowy z Polakami. To było fundamentalne. To Platforma Obywatelska, panie pośle, nie może przebić się przez ten szklany sufit, bo Polacy na szczęście po okresie waszych rządów zrozumieli, jakie one są katastrofą. Czeka pan do wyjaśnienia. Zobaczy pan sufity. Z największą przyjemnością. Dobrze, panie ministrze, to teraz oddajemy głos pani poseł. Pani poseł, Jarosław Kaczyński usunął, jak sądzę, nie bez powodu, także pozostałych wicepremierów. Jaka jest rzeczywista tego przyczyna, pani zdaniem? Bo oni przestali być wicepremierami, pozostali ministrami, którzy pełnią swoje funkcje, no, tak jak pełnili do tej pory, jak rozumiem, ale już bez tych tytułów wicepremierów. Dlaczego? Nie, no, po pierwsze zauważmy, że rząd to jest chyba jedyny zakład pracy w Polsce, z którego nie idzie wylecieć. Bo co najwyżej traci się obowiązki, traci się zadania, ale pensje się dalej pobiera. To już kolega Ociepa z Suwerennej Polski był idealnym przykładem tej sytuacji. Natomiast... No, nie Ociepa, przepraszam, tylko Ozdoba. Znaczy ta sytuacja doprowadziła do tego, że podczas kiedy Polacy oszczędzają i tu są prawdziwe problemy. Mamy czwarty kwartał z rzędu, że spada nam konsumpcja w Polsce i mamy w zasadzie recesję konsumpcyjną. I zamiast tym zajmować się rząd, to rząd zajmuje się sobą. Tak? A sobą zajmuje się bardzo dobrze, bo mamy trzeci największy rząd w Europie. Przed nami jest Rosja na pierwszym miejscu, na drugim Białoruś, to jest nasze towarzystwo z Serbią i na drugim, na trzecim Polska pod kątem większości, jak rozumiem dzisiaj już z 28 ministerstwami. Czyli Polacy oszczędzają, ale oni dobrze dbają o siebie, tam kłócą się i jak widać stanowiska w rządzie służą nie do tego, by robić coś dla Polaków, rozwiązywać problemy, szukać wizji, jak pchnąć polską gospodarkę do przodu w tych trudnych czasach, jak zrobić, żeby ceny szybciej spadały. Oni zajmują się dzisiaj sobą i swoją kampanią wyborczą. Nie, ceny nie spadają. Trochę spadają. Wolniej rosną, panie ministrze. Ceny w Polsce, to powiedzmy sobie szczerze, rozumiem, że pan się nie zajmuje ekonomią, ceny w Polsce dalej rosną. Rosną w nieakceptowalnym tempie. Inflacja jest czterokrotnie wyższa od celu inflacyjnego ponad. Ale jednocześnie mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych, pani poseł. Nie, mamy recesję konsumpcyjną. Wczoraj są najnowsze dane ZUS. Czwarty kwartał z rzędu mamy spadek PKB pod kątem zużycia konsumpcyjnego. Znowelizowano budżet nawet, żeby obniżyć prognozę PKB. Panie ministrze.
mamy nowelizację, w której tak, jest niższy realny wzrost gospodarczy. Więc zamiast się tym zajmować, to dzisiaj rząd zajmuje się sobą, ale bardzo dobrze wydaje nasze pieniądze. Deficyt w nowelizacji budżetu 92 miliardy złotych poza budżetem łącznie, jak pozliczymy wszystko to, co nas zadłużycie w tym roku, to jest 230 miliardów. I to jest efekt naszych rządów. To teraz pytanie do pana posła Neumanna. Panie pośle, bo wielokrotnie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oskarżali Jarosława Kaczyńskiego o to, że nie bierze odpowiedzialności. We wczorajszym wywiadzie, a właściwie w oświadczeniu, trudno to wywiadem nazwać, pan prezes powiedział, że niektórzy koledzy, tutaj cytat, z kierownictwa uważali, że powrót do rządu będzie dobry dla partii w okresie wyborczym. Podzieliłem to zdanie. Trzeba wziąć odpowiedzialność. No więc w końcu ją bierze. To chyba dobrze. Zawsze to lepiej, że bierze odpowiedzialność konstytucyjną jako wicepremier, niż chowa się na Nowogrodzkiej decyzji i tak podejmuje. No to wiadomo było, kto podejmuje te decyzje. Ja się tu z panem ministrem zgadzam. No, wszyscy w PiS-ie i w okolicach PiS-u wiedzą, że to Jarosław Kaczyński wszystkie decyzje podejmował. Najważniejsze, strategiczne i to się nie zmieni. Będzie teraz w rządzie. Odwołano innych wicepremierów, żeby trochę zrobić PR-u i tego PiS-u, po co Kaczyński w rządzie i dlaczego jest wicepremierem jedynym, odpowiedzialnym za wszystko. No to są takie bajki na okoliczność opowieści. A to nie jest tak, że za dużo panów wicepremierów chciało wchodzić na Mostek Kapitański w związku z tym Jarosław Kaczyński odesłał ich do wioseł? Po prostu? Do tej pory im nie przeszkadzało bycia wicepremierami, jeżdżenia furami i pokazywania się jako premier na różnego rodzaju imprezach. Być może łezka się zakręciła panu Glińskiemu, panu Kowalczykowi, panu Błaszczakowi w oku, panu Sasinowi. No on to w ogóle miał zły dzień, jeszcze później w Krakowie go wyzbizdano, więc... To już życie. Ale dobrze. Natomiast Jarosław Kaczyński miał być tym jedynym wicepremierem, żeby pokazać wyraźnie, że jest jeden ośrodek władzy. Po tych wszystkich doniesieniach, po tych wszystkich próbach uspokojenia sytuacji wewnętrznej, trwają, przecież nie jest to tajemnicą, różnego rodzaju targi na prawicy o miejsca na listach, o to, jak będzie układ koalicyjny tam wyglądał po wyborach. Więc to wszystko ma uspokoić Jarosław Kaczyński. Jak mówię, kampania PiS-u kuleje. Nawet te ostatnie decyzje widać. Do kampanii jeszcze przejdziemy. Podejmowane w takim pewnym chaosie. I tyle. No, nic z tego nie będzie, znaczy nic się nie zmieni, żeby nie było wątpliwości. Wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie zmieni nic w zarządzaniu Polską. Będzie dalej chaos. To złodziejstwo, to oszustwo, które było proponowane przez lata, przez ostatnie 7-8 właściwie lat, pozostanie. Twarzą będzie Morawiecki, który będzie jeździł i będzie opowiadał różnego rodzaju historie ludziom, jak to świetnie walczy o polskie interesy, a naprawdę na każdym kroku polskie interesy są położone, szczególnie w Europie. Panie ministrze, dlaczego pana ministra Zbigniewa Ziobry nie było na tej uroczystości w Pałacu Prezydenckim? Bo to jest oczywiste, że jak się robi takie polityczne ruchy, to one są później interpretowane przez opinię publiczną. Zostały zinterpretowane tak, że Zbigniew Ziobro pokazał, że lekceważy wszystkich w tej chwili redaktor, swoich partnerów ze Zjednoczonej Prawicy. Więc proszę tutaj opowiedzieć nam, jakie były przyczyny absencji pana Ziobry. Absolutnie nie należy tutaj doszukiwać się żadnych podtekstów. To wynikało po prostu, zresztą rozmawiałem z panem ministrem krótko po tym, wynikało po prostu z okoliczności związanych z kalendarzem, że pewne rzeczy się przedłużyły, czy doszło do nieoczekiwanych zdarzeń. Proszę wybaczyć. Panie ministrze, proszę mi spojrzeć głęboko w oczy. Pani redaktor, jeszcze raz powtarzam, absolutnie nie należy do tego przywiązywać żadnej politycznej wagi. Wręcz przeciwnie, wiem, że pan minister tego samego dnia spotkał się z panem premierem Kaczyńskim i długo rozmawiali i relacje między panem ministrem Ziobro i panem premierem Kaczyńskim są bardzo, bardzo dobre. A będzie jedna lista? Pan już jest tego pewny, decyzja zapadła, Solidarna, przepraszam, Suwerenna Polska idzie do wyborów z Prawem i Sprawiedliwością. To jest nasz plan A i mogę tyle powiedzieć, że ten plan A jest bardzo bliski realizacji. Ale klamka, rozumiem, ostatecznie jeszcze nie zapadła. Proszę wybaczyć, ale nie mogę odpowiadać na to pytanie. Natomiast mogę powiedzieć to, że te różnice zdań, które były między nami, są wyjaśniane. Dogadujemy się co do kwestii programu, wspólnego programu, żeby iść po trzecią kadencję, bo to jest, tego oczekują w naszej ocenie Polacy. Jakie są różnice? No, pani redaktor, wielokrotnie przecież o nich również państwo mówiliście. Czy zostać w Unii Europejskiej? Nie, dotyczące tego, jak nasza obecność w Unii Europejskiej ma najlepiej służyć Polakom i w jaki sposób postępować w sytuacji, kiedy totalna opozycja robi wszystko, żeby szkodzić Polsce na arenie międzynarodowej w Brukseli. No to
Potężne oskarżenia, pani poseł. Ale to sami pan jest częścią totalnej opozycji. Relacja tego, co się dzieje, pani redaktor, w Brukseli i w Berlinie. Przecież ci posłowie robią wszystko, żeby Polsce szkodzić. Wycierają te chodniki w Berlinie, żeby blokować dla Polski pieniądze, żeby te decyzje były dla nas niekorzystne. No Polska to jak na razie nawet wniosku o KPO nie złożyła, więc mówienie, że tutaj cokolwiek blokuje opozycja, jest daleko idącym nadużyciem i mijaniem się z prawdą, mam wrażenie. Pani poseł. Znaczy, proszę wycisnąć gąbkę i zostawić na stole to, co powiedział pan minister. No nie zostaje nic poza politycznym bełkotem. A pan minister w zasadzie nie potrafi dzisiaj powiedzieć z kim i po co chce startować w kolejnych wyborach i ubiegać się o władzę. Z sprawiedliwością, tak jest. No nie, przed chwilą pan powiedział pan, że klamka jeszcze nie zapadła. Po drugie, zajmują się sobą od dobrych trzech lat, w zasadzie cała ta kadencja upłynęła pod hasłem rząd zajmuje się sobą i gasi pożary, które sam wywołał. I to jest podstawowy dzisiaj problem Polski. Ja mam dość... Podstawowym problemem Polski jest, pani poseł, opozycja, która działa wbrew interesowi. No tak, dla władzy opozycja jest problemem. Jeśli mogę, no nie da się tak rozmawiać. Trochę kultury osobistej układy, panie ministrze, jednak jako członek konkretnego resortu, przedstawiciel rządu, powinien pan jednak mieć trochę powściągliwości i dystansu do tego wszystkiego. Więc ja mam generalnie dość takiej dyskusji o tym, że jest totalna opozycja, bo to jest, znaczy ludzie dzisiaj naprawdę mają dość polityków, którzy zajmują się przede wszystkim sobą, albo robią pożary po to, żeby je potem gasić i udawać, że rozwiązują w Polsce jakieś problemy, bo to doprowadziło do tego, że dzisiaj problemów mamy naprawdę wiele. Jeżeli spojrzymy na to, czym chcą Polacy, żeby zajęli się politycy, to po pierwsze jest najnowszy sondaż, badanie, które pokazuje, czego oczekują Polacy. To jest po pierwsze opanowanie inflacji. Rząd się w ogóle tym w ostatnich dniach nie zajmuje. Po drugie, naprawienie sytuacji w służbie zdrowia, skrócenie, bo dzisiaj ludzie umierają w kolejkach do lekarzy. Rząd się tym w ogóle nie zajmuje. Po trzecie, kończy się dzisiaj, mamy koniec roku szkolnego. W ogóle wszystkim uczniom gratuluję ukończenia z sukcesem kolejnego roku i życzę szczęśliwych wakacji. No, ale mamy zapaść w edukacji, kiedy myśmy położyli na stół temat dofinansowania edukacji. Zrobili inni politycy z tego jeden wielki cyrk. Nie dało się rozmawiać. Znaczy, tak Polska dalej nie pojedziemy. Potrzebujemy po pierwsze zmiany rządu, bo ten rząd już nic dobrego w naszym kraju nie zrobi. Również potrzebujemy, że tak powiem, podejścia bardziej merytorycznego do tego, z czym dzisiaj problemy Polacy zostali w domach, a tam zostali z potężnymi problemami, pogłębiającym się ubóstwem, niżem demograficznym, bo już nikt nawet w tym kraju nie chce rodzić dzieci, i tymi problemami, o których mówiłam. To są prawdziwe tematy, które mimo już letniej atmosfery, która wchodzi, wgryza się w kampanię, cały czas do nas powracają. Panie pośle, czy powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu i jednocześnie przejęcie władzy w sztabie przez Joachima Brudzińskiego to jest problem dla Koalicji Obywatelskiej? Czy to będzie inna forma, formuła, emocja w kampanii? To jest twardy orzech do zgryzienia w tej chwili dla Donalda Tuska i pozostałych? Czy nie ma to znaczenia na sposób prowadzenia przez was kampanii? No bo już widać, będzie bardziej konfrontacyjnie, zrezygnowano z Łodzi, przeniesiono na Dolny Śląsk, gdzie akurat będzie Tusk. Nie przez przypadek, jak sądzę. My nie zakładaliśmy, że ta kampania będzie po pierwsze uczciwa ze strony naszych oponentów, będzie równa co do dostępu do środków przekazu, pieniędzy, którymi władza dziś dysponuje. I że będzie grzeczną kampanią ze strony naszych oponentów. Nie zakładaliśmy tego. No, ale państwo też zaostrzają język. Czy to będzie... Mówimy, otwieramy oczy ludziom, żeby pokazać im, nazywać te rzeczy po imieniu, tak jak naprawdę są, bez owijania tego w jakąś watę. Natomiast czy to będzie Joachim Brudziński, czy Jarosław Kaczyński, czy ktokolwiek inny, no nie spodziewaliśmy się, że będzie łatwo i miło i przyjemnie. No, dlatego jesteśmy gotowi na twardą, mocną i długą kampanię. Rzeczywiście Joachim Brudziński pierwsze piętno odcisnął, znaczy najpierw zrezygnował z Łodzi, przeniósł całą konwencję na Dolny Śląsk. Wczoraj wysłane przez PiS oddziały szturmowe Solidarności próbowały zagłuszać i robić tumult na spotkaniu Donalda Tuska. No, pokazuje to, że ta agresja rośnie po drugiej stronie i ona będzie pewnie jeszcze bardziej dawała takie wyrazy erupcji, kiedy sondaże będą coraz bardziej nieprzychylne dla partii rządzącej.
No, pan minister mówi o trzeciej kadencji. Ja mówię, że oni nie walczą o trzecią kadencję, oni walczą o życie tak naprawdę swoje i swoich rodzin, swoje pieniądze, pieniądze dla pociotków, kolegów, dla różnego rodzaju znajomych królika, którzy dzisiaj pełnymi garściami czerpią albo ze spółek Skarbu Państwa, albo wprost z budżetu do różnych stowarzyszeń, fundacji, na willę, na inne cuda. Oni wierzą, że są w stanie tylko w taki sposób funkcjonować na przyzwoitym poziomie, kiedy ograbiają budżet czy spółki Skarbu Państwa bez umiaru. Więc będą walczyć o życie i my mamy tego pełną świadomość. Czy to z Brudzińskim, czy z kim innym, nie ma to większego znaczenia. Nie zakładaliśmy tej, że ta kampania będzie miła, lekka i przyjemna, dlatego mówiliśmy naszym przyjaciołom z opozycji o wspólnej liście, bo to dawało gwarancję wygranej i sukcesu. Jest inaczej. Każdy musi dzisiaj wziąć tę odpowiedzialność na siebie. My bierzemy na barki Koalicji Obywatelskiej tę walkę o wygraną z PiS-em i będziemy robić wszystko w tej kampanii, żeby przekonać ludzi, otworzyć oczy też o sytuacji, tym osobom w opozycji trochę otumanionym propagandą, żeby głosowali na nas. Panie ministrze, tak zupełnie z ręką na sercu. Mam pytanie do pana jako człowieka, jako do polityka, wiceministra sprawiedliwości, ale też członka tego obozu władzy. Czy pana zdaniem normalną jest sytuacją, w której szef gabinetu prezydenta wspomaga pracę sztabu wyborczego partii rządzącej? Czy to jest zgodne ze standardami, z dobrym obyczajem i z tym, że prezydent powinien być ponad te podziały partyjne, przynajmniej w teorii? Absolutnie tak. Normalne to jest, że Paweł Szrot jest w sztabie, tak? Jest wybrany przez 10 milionów Polaków, ale mówił, też że jednocześnie będzie wszystkich jest prezydentem. Oczywiście tak, natomiast ma swoje poglądy, wywodzi się z obozu patriotycznego, a nie z obozu właśnie tej totalnej opozycji, która działa przeciwko Polsce i dlatego wspiera rząd Zjednoczonej Prawicy, bo to jest najlepsze rozwiązanie dla Polski. Pan poseł mówił tutaj o różnych nieprawidłowościach. Myślę, że pan bardziej mierzy innych swoją miarą, a dlatego między innymi atakujecie obóz Zjednoczonej Prawicy, bo sami boicie się tych zmian, które chcemy wprowadzać, chociażby w sądownictwie, po to, żeby ta doktryna... 8 lat wprowadzacie zmiany w sądownictwie i macie ruinę w sądownictwie. Panie pośle. Ale to chyba PiS blokuje, panie ministrze. To chyba PiS blokuje wasze... Rękoma Brukseli, panie pośle. Panie ministrze, pana koledzy tutaj siedząc, ja pamiętam, ja rozmawiałam na ten temat bodajże z panem Ozdobą, a nie, z ministrem Wosiem, który mówił mi, że to Prawo i Sprawiedliwość, że to przez, i to Kaleta, też Sebastian mówił wcześniej, że to przez, że to Prawo i Sprawiedliwość ukręciło łeb państwa propozycją, a pan mówi o Brukseli. To była właśnie... Musicie uzgodnić To był element, wspólny... pani redaktor, właśnie tych sporów między nami, czy dyskusji, to Bruksela, czy PiS? Pani redaktor, no przepraszam bardzo, no dyskutujmy o faktach po pierwsze. No właśnie, tak? O to fakty apeluję. Są takie, że to atak Brukseli, wspomagany przez totalną opozycję, która bała się zmian w sądownictwie, doprowadził do tego, że nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości ulegli temu szantażowi. Jak to mówił, ulegli temu szantażowi, niestety, to trzeba powiedzieć. A wszyscy doskonale wiemy, że sądy trzeba zreformować, bo widzimy, co się dzieje. Tak? Szczerze, jak o 8 lat rządów słyszy się, że trzeba zreformować sądy, redaktor, to konferencja. Właśnie dlatego potrzebna jest trzecia kadencja, właśnie. Ale wy już zakładasz, że coś się zmieni. Jeżeli w pierwszej i drugiej kadencji was blokowano, to dlaczego pan zakłada, że nie będzie was blokowano w trzeciej? Dlatego, że teraz dyskusja o relokacji migrantów pokazuje, że maski opadły, że już nie ma złudzeń dotyczących... Już nie ma innego tematu. Nie ma złudzeń, że możemy mieć coś, jakąś... Ale był pan pod Płockiem, tam u Obajtka zobaczyć? Migrantom będzie poświęcona część druga. Także za chwilę obiecuję do tego tematu, także wrócimy. Parę wątków bardzo ważnych. Znaczy tak, po pierwsze chciałam powiedzieć, że ja tam mówiłam przed chwilą o tych potrzebach, które czują ludzie, którym mieliby zająć się politycy. Sądy chyba w pierwszej dziesiątce też są. Że ludzie widzą, że one działają gorzej i to jest prawda. Wy już nic dobrego z nimi nie zrobicie. Pani a symbolem waszych... Znowu pani kłamie. Ale ja znowu panu nie... Pan bardzo długo mówił, ja ani razu panu nie przeszkadzałam.
trochę kultury osobistej. No, pani poseł, więc, co drugie zdanie mówi pani więc nieprawdę. Tak, symbolem waszych... Muszę popatrzeć na Justice Scoreboard. Ale ma w pierwszej dziesiątce sądów. No ale, znaczy nie, ja nie o tym mówię, ja mówię o czymś innym. Tam zaraz... Myślałam, że pani mówi o tym sondażu Business Insider. Nie mam komórki, żeby... Ale tam może zaraz za 10. Mamy zmniejszenie ogólnej inflacji, to jest na pierwszym. Skrócenie kolejek, potem poprawa dostępu do lekarzy specjalistów. Może prawa stosunków z Unią, co ciekawe, to jest na czwartym miejscu. Obniżenie cen leków, później mamy ograniczenie 500+ dla osób najbardziej zamożnych, bardzo wysoko, aż jestem zdziwiona. Zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli, poprawa dostępu do lekarzy specjalistów, polityka klimatyczna, ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen, no to mniej więcej, no po prostu... No to zaraz może za, ale tam się pojawiały też w tym badaniu sądy. Natomiast do czego zmierzam? Znaczy, symbolem waszych zmian w sądownictwie i tu już nawet ciężko zrzucić winę na Unię Europejską, jest obecna sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie nominowani według waszych zmian, wasi ludzie nie są totalnie w stanie się dogadać i sparaliżowali ten i tak sfasadowany Trybunał Konstytucyjny. I nie są w stanie nawet już podejmować orzeczeń zgodnych z zapotrzebowaniem władzy. Natomiast pani mówiła też o standardach w kampanii wyborczej. Te standardy w kampanii wyborczej no, zostały minister prezydenta jest członkiem sztabu wyborczego partii. No, oczywiście, znaczy, że tak. To nie powinno mieć chyba miejsca. Chyba na świecie nigdzie nie było takiej sytuacji. Nie powinniśmy mieć miejsca, w których z pieniędzy spółek Skarbu Państwa realizowana jest kampania wyborcza, bo przecież na każdym kroku słyszymy wszyscy spoty z pieniędzy spółek Skarbu Państwa, które mówią o pseudodokonaniach rządu, które wprowadzają obywateli w błąd. Mamy Narodowy Bank Polski, który rozpoczął kampanię informacyjną, wtrącając się. Ja przypomnę, że Konstytucja mówi jasno o tym, że prezes Narodowego Banku Polskiego nie powinien prowadzić działalności publicznej, w tym politycznej. Też łamią te standardy. Mamy telewizję publiczną, która łamie standardy i przecież nie transmituje żadnych wystąpień Szymona Hołowni, a transmituje wszystkie z obozu polityków, obozu Zjednoczonej Prawicy po kilka razy emitując te same treści. No i w końcu mamy pieniądze rządu wykorzystywane w kampanii wyborczej. Pan minister sam uczestniczy w kampanii, promując własną osobę za pieniądze Ministerstwa Sprawiedliwości, dokładnie mówiąc funduszu, który powinien być dedykowany na pomoc ofiarom wsparcia. Realizuje pan, występując pod własnym nazwiskiem, reklamując osobiście pewne działania i przygotowaliście... Przygotowaliście specjalnie w ramach prekampanii osobiste kampanie za pieniądze rządowe, co nie jest zgodne ze standardami, bo nie temu powinny służyć te pieniądze. Informujemy i dokładnie o tak, ustawie o no nie, nie, ale zwalczającej przemoc to nie są standardy demokratycznego państwa prawa. Zaburzacie w ten sposób kampanię, tak samo jak no, dzisiaj telewizja publiczna nie realizuje misji, jak spółki Skarbu Państwa toną w długach albo nie wiem, mają problem z rentowną realizacją własnych inwestycji, bo są zaangażowane w pieniądze, w milionach pewnie przeznaczają na kampanie informacyjne na rzecz rządu, bo to trzeba powiedzieć, na rzecz rządu i jego poszczególnych członków. Panie, to jest dzisiejszy świat. Panie pośle, Paweł Szrot w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. No wie pani, no, możemy tak bez liku wymieniać różne rzeczy, które są nieprawidłowościami. No, prezydent stanął po stronie obozu władzy w sposób taki jasny i oczywisty, podpisując Lex Tusk. Zupełnie absurdalną, taką bolszewicką próbę rozprawy z opozycją. On się pod tym podpisał. To, co panie dziwi, że wysłał swojego pracownika do sztabu? No, to, no, tak jest. No. Podpisał się pod tym. Myślałam, że ktokolwiek będzie zachowywał jeszcze jakieś pozory, ale to... Ale dlaczego? Jakie pozory zachował, podpisując tę ustawę, która jest nie tylko niekonstytucyjna, która jest w cywilizowanym świecie... Ale potem ją znowelizował, panie pośle. Ale czemu? Ale co to się zmieniło w tej nowelizacji? Cywilizował podobno trochę. Bez przesady. Znaczy, to jest święta inkwizycja. Tak było kiedyś w czasie świętej inkwizycji, kiedy szukano czarownic. Wrzucano kobietę do rzeki, jak wypłynęła, to znaczy, że jest czarownicą, jak utonęła, no to była niewinna. No, Znaczy, jeżeli tak podchodzi do prawa i tak podchodzi do kampanii wyborczej, którą zaproponował wtedy Jarosław Kaczyński w takiej formule, jak było Lex Tusk, i się pod tym podpisał, to mnie nie dziwi to, że swoich pracowników wysyła do sztabu PiSu, bo gdybym się dziwił, to znaczyłoby, że nie przewidujemy
jak ta kampania może wyglądać ze strony naszych oponentów. No, przewidujemy same najgorsze rzeczy ze strony PiS-u i same najgorsze działania i pod to się szykujemy, a nie pod to, że oni będą uczciwie grać w jakikolwiek momencie tej kampanii. Do 15 października, bo wtedy pewnie będą wybory, będą robić wszystko, żeby te wbite pazury w biurka w swoich gabinetów nie były oderwane od tych biurek. To skoro już Olektus, panie ministrze, czy pan uważa, że ta nowelizacja prezydencka rzeczywiście na dobre tę ustawę zmieniła? Czy wam propozycje prezydenta i propozycje także PiS-u, który zlikwidował termin 17 września na publikację tak zwanego raportu, to poszło w dobrą stronę? Czy państwo nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy? Przede wszystkim krótko ad vocem, jeżeli chodzi o agresję, to proszę sobie popatrzeć, co się działo na wiecu Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, gdzie życzono śmierci Jarosławowi Kaczyńskiemu. To są właśnie te standardy. Wiemy, że jest jakieś doniesienie o prowokacji w tej sprawie, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Szukacie tego przez prokuratora generalnego, kto z tym transparentem przyszedł. Może sprawdzicie tego człowieka, a może się okazać, że ten człowiek jest bliżej was niż dobrze, panie ministrze, ale zostawmy Poznań Olex Tusk teraz. To jest strach w oczach. Strach w oczach tego obozu politycznego i tych polityków, ale ja nie o to pana pytam. Pan nie odpowiada na moje pytanie, panie ministrze. Powtórzę, jeśli jest taka potrzeba. Nie, bo pan mówi, że strach w oczach polityków, a ja pytam o to, czy wam się podobają te zmiany, które zaszły w projekcie. O szczegółach oczywiście można dyskutować, natomiast najważniejsze jest to, żeby ta komisja ruszyła, bo ten strach w oczach właśnie polityków opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, którzy realizowali prorosyjską politykę, myślę, że film Reset bardzo wyraźnie to pokazuje i jeszcze pokaże, najlepiej o tym świadczy, że ta komisja jest bardzo potrzebna. Skąd pan wie, że jeszcze pokaże? To mam nadzieję. Z autorami? Aha, rozumiem. Dobrze, pani natomiast, ministrze... pani redaktor, tego typu instytucje powstają, chociażby w Niemczech czy we Francji. Nie, nigdzie nie powstała taka instytucja. Niech pan nie kłamie, błagam. No, chociaż panie, nie kłamcie w takich kwestiach. Proszę mi dać skończyć. Oczywiste, że natomiast ważne Białorusi, jest to, żeby ta instytucja rzeczywiście działała sprawnie, żeby to nie były fikcje, bo obawiam się rzeczywiście, że to, co się dzieje w innych państwach europejskich, to może być tylko fikcja. Wpływy rosyjskie są bardzo silne. Bardzo dobrze pokazała to Qatargate, która jest tylko wierzchołkiem góry lodowej w Parlamencie Europejskim. Wpływy są bardzo silne. Popatrzmy sobie na listę płac Gazpromu. Byli premierzy, byli kanclerze Austrii, Niemiec. Podobno w Orlenie tam jakieś są wątpliwości dotyczące zatrudniania osób, które mogą być posądzane o... Bardzo chętnie je wyjaśnimy, pani redaktor. O, pod warunkiem... super, to jest bardzo dobra informacja. Oczywiście, że tak. Natomiast to, co jest zasadnicze, to żeby Polacy zobaczyli, co się działo za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jak A dlaczego nie władze... rządu Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski? Ponieważ my prowadzimy politykę propolską, ale oczywiście komisja jest również po to, żeby jeżeli... Ale kto jakiekolwiek... tak stwierdził? My tak twierdzimy, panie. A, no ale no właśnie. To chyba oczywiste, tak? Natomiast jeżeli opozycja boi się tej komisji, to tylko pokazuje, jak ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Panie ministrze, to już oddaję państwu głos, będą mieli się za chwilkę państwo okazję do tego odnieść, ale panie ministrze, jeszcze bardzo ważna sprawa. Czy pan jest w stanie nam wytłumaczyć, czym jest wpływ rosyjski? Bo to nie jest określone w ustawie. To jest kwestia oczywiście... Na przykład, jeżeli ja czytam Dostojewskiego, to jestem pod wpływem rosyjskim? Albo jeżeli zadaję pytania w sprawie tej komisji, to jestem pod wpływem rosyjskim, czy nie? Będę przed tą komisją stawać, czy nie? Pani redaktor, to będzie już zadanie komisji. To jest normalne, że takie pojęcia istnieją w prawie. One są interpretowane w odniesieniu do określonych stanów faktycznych. I mówiąc o wpływie rosyjskim, mamy na myśli tutaj wpływ na procesy decyzyjne w państwie. Chodzi o przełożenie tych procesów... Tylko, że to nie wynika z treści ustawy, to jest problem. Pani redaktor, jest kwestia odpowiedniej interpretacji tego przepisu. A interpretacja może być dowolna, panie ministrze. Pani redaktor, interpretacja zawsze może być dowolna, natomiast ważne jest to, że to wszystko jest pod kontrolą sądów, pani redaktor, i to sądy w ostateczności, to jest normalne w każdym państwie, będą decydować, czy zastosowanie ustawy było właściwe, czy nie. Sądów administracyjnych. Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest pozostawanie pod wpływem rosyjskim. Bardzo chętnie to powiem, bo to jest dość jasne i klarowne dla mnie. Pozostawanie pod wpływem dzisiaj w największym stopniu obnażył kryzys energetyczny, czyli nasze uzależnienie od paliw kopalnych importowanych ze wschodu, które doprowadza do tego, że w momencie, kiedy Putin przykręca nam kurek z gazem albo, nie wiem, przestajemy wozić stamtąd węgiel, nie mamy w Polsce energii i ciepła. I jeżeli spojrzymy, co przez ostatnie lata to uzależnienie zwiększało, to między innymi blokowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii. W 2016, przypomina mi się, panie ministrze, ustawa o zablokowaniu rozwoju turbin wiatrowych,
którą między innymi forsowała pani Zalewska i którą forsuje Solidarna, no, suwerenna pani, dzisiaj to pani Polska. Minister Zalewska mówiła, że się boi wiatraka, że bo ją uderzy w głowę. To jest naprawdę autentyczny cytat. Wszyscy doskonale tylko, wiemy. Że to nie była ustawa, która... dajmy skończyć. Proszę, proszę, pani poseł. Tylko to nie była ustawa, która miała cokolwiek w Polsce, jakikolwiek problem rozwiązać, tylko zablokować rozwój odnawialnych źródeł energii. Nieracjonalna, nieeuropejska, poza standardami wszelkimi, zablokowała i sprawiła, że my dzisiaj jesteśmy, no, bo dzisiaj wrogiem Putina największym jest zielona energetyka europejska. I blokowanie jej ten. I ja mogę powiedzieć tak, to, że my mamy czyste ręce, bo ostatnio był fajny sondaż, za który bardzo dziękuję, Polska 2050, zresztą wspólnie z naszym koalicjantem z PSL-u, w momencie, kto realizuje agendę Putina w Polsce, miała 0% poparcia. I to jest jedyny sondaż, który jednym zdaniem. Odpowiedź chodzi o politykę prorosyjską, przepraszam, jeżeli chodzi o politykę europejską, to jej symbolem jest Nord Stream 2. Proszę sobie popatrzeć, skąd dokąd idzie. To pierwsza sprawa. A druga sprawa... To nie był element agendy zielonej. Oczywiście, że tak. A druga sprawa, jeżeli chodzi o wiatraki, to w miksie energetycznym one w sposób oczywisty w Polsce mają uzupełniać gaz, tak? I wypieranie węgla i wprowadzanie gazu, to była właśnie ta agenda rosyjska. Nie, no wyście właśnie to są fakty, zablokowali wiatraki, wzmacniając nasze węgiel jest najlepszym sposobem uniezależnienia się. Ale weryfikacyjnej, drodzy państwo, z niedemokratycznych krajów. Wydobywane z polskich wiatraków i zielonej energii. Wydobywali dzisiaj takie. Bardzo proszę państwa. Wasze głupie decyzje. Panie pośle, kończąc temat komisji weryfikacyjnej, pani poseł, bardzo proszę, czy ta komisja pana zdaniem powstanie rzeczywiście? Ruszą jej prace? Myślę, że na koniec nie ruszą. Może i powstanie, no, ale nie ruszą, bo już PiS się zorientował, że na tym nic nie ugra i tylko wkurzył ludzi, bo 4 czerwca olbrzymia demonstracja, która była w Warszawie, te 500 000 ludzi, to też efekt takich decyzji i tego typu bolszewickich metod, próbujących wprowadzić w obrót prawny ciało, które miałoby możliwość właściwie eliminowania z życia politycznego opozycji. Pan minister tutaj na początku tej rozmowy powiedział, że opozycja im przeszkadza. No, tej władzy opozycja przeszkadza. Wolne media przeszkadzają, bo patrzą na ręce, bo próbują ich rozliczyć. Dobrze. Tego nie chcą. Drodzy państwo, bo czas nam ucieka nieubłaganie. Kończymy rundę pierwszą, zaczynamy rundę drugą. Rundę drugą poświęconą kwestii migracji. Wiemy, że pan prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier Jarosław Kaczyński w ubiegłym tygodniu, dokładnie w piątek, czyli tydzień temu, zapowiedział referendum w sprawie polityki unijnej, relokacji uchodźców. Posłuchajmy. Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność i skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich. Po ataku Putina na Ukrainę przyjęliśmy wtedy kilka milionów uchodźców. No, można mówić, że tak na stałe to około 1,5–2 milionów. Czy 1,2 milionów? Wszystko jedno, nie spierajmy się w tej chwili o fakty. W każdym razie, gdyby to pomnożyć przez 22 tysiące euro, to będzie to suma gdzieś między 20 kilka a 30 miliardów euro. A jeżeli chodzi o pomoc, jaką otrzymaliśmy, to jest, no, już przy bardzo dobrym liczeniu 100 euro. Na jednego mieszkańca. To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja. I na to nie zgadza się także naród polski. To musi być przedmiotem referendum. Czas alchemików nienawiści, którzy mówią o tym, że migranci przynoszą pasożyty i pierwotniaki, a jednocześnie sprowadzają do Polski najwięcej pracowników ze wschodu. Ten czas się kończy. My twardo oczekujemy od rządu skuteczności na forum Unii Europejskiej. Zagrajcie wreszcie na miarę ambicji Polaków. Zagrajcie na miarę aspiracji Polek i Polaków. Nie wstydźcie się. Powiedzcie, że ponieśliście całkowitą porażkę. Nie umiecie. Nie umiecie prowadzić polityki w Europie. Nie umiecie prowadzić polityki na miarę polskiej racji stanu. Bo wy nie rozumiecie, co to jest polska racja stanu.
Odgrzewane kotlety, chciałoby się powiedzieć. Pytanie tylko, czy na pewno, czy to jest pomysł Zjednoczonej Prawicy w obliczu niewypału z 800+, komisją weryfikacyjną, czy straszenie migrantami, pana zdaniem, panie ministrze, będzie skuteczne? Tym bardziej, że z ostatniego sondażu wynika, że ponad 50% Polaków popiera politykę relokacji proponowaną przez Unię Europejską. Przede wszystkim należy, pani redaktor, powiedzieć, że to są działania ze strony Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, które próbują narzucić Polsce migrantów. Ale my jesteśmy członkiem, panie ministrze. Ja mam wrażenie, że państwo zapamiętają, że my jesteśmy członkiem Unii, że mamy swoich komisarzy, że zasiadamy w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej. Znaczy, a mówią państwo o tym, jakby to jakieś obce ciało było. Nie, ja mówię o instytucjach centralnych Unii Europejskiej, w których Polska nie ma należytej reprezentacji, bo takie są wyniki poprzednich wyborów europarlamentarnych. Mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast mamy do czynienia z działaniami Komisji Europejskiej, które są niezgodne z naszym interesem. Są zgodne z interesem Niemiec. To Niemcy są w tym momencie państwem, które są wiodące, jeżeli chodzi o kierunkowe decyzje dla całej Unii Europejskiej. I my się z nimi po prostu głęboko nie zgadzamy. Zresztą pan kanclerz Olaf Scholz ostatnio wyraźnie to powiedział, że ten cały mechanizm ma służyć wsparciu Niemiec, a jest niekorzystny dla Polaków, bo zagraża naszemu bezpieczeństwu. Dlaczego rząd ukrywał przed opinią publiczną, że 8 czerwca została podpisana umowa, zgodnie z którą prawdopodobnie w ogóle kwestia relokacji uchodźców nas nie dotknie ze względu na to, że było porozumienie państw Europy Środkowo-Wschodniej, które jako te, które przyjmują bardzo wielu uchodźców z Ukrainy, będą zwolnione z tej relokacji. Dopiero korespondentka RMF FM ujawniła, że rząd te informacje przed Polakami ukrywa. Dlaczego? Rząd nic nie ukrywa, jak pani redaktor. Nie mówili państwo o tej, to jest mechanizm, który jest czystą fikcją, ponieważ on daje znowuż możliwość decydowania instytucjom centralnym Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Ale tam jest zapisane ostatnie... to, panie. Tak, pani redaktor, pan wiele rzeczy jest zapisane. Umowę, tak, to nie jest umowa. Dokument, no dobrze. Tak, dokładnie. To jest część konkluzji z Rady Unii do spraw wewnętrznych. Czyli natomiast nie, konkluzje nie są wiążące. Zawsze na koniec wiążące przechodzą w dokumenty. No przecież lat jesteście u władzy i byliście w Europie 8 lat jako ministrowie. No ludzie, no wy nawet nie wiecie, jak to działa. Nawet nie wie pan, o czym mówię. Boże. Ja mówię o jednym bardzo prostym fakcie. Nawet jeżeli byłoby to zapisane w traktatach, a nie jest, to jest mechanizm, który daje... Pani, proszę mi dać skończyć. To jest mechanizm, gdzie proces decyzyjny jest taki, że to Komisja Europejska ostatecznie będzie decydować, czy zgodzić się na wniosek Polski, czy nie. Proszę wybaczyć, ale nie jesteśmy tak naiwni, żeby oczekiwać prawdziwych, rzeczywistych decyzji ze strony Komisji Europejskiej. Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa. W samym 2022 roku władza Zjednoczonej Prawicy wydała 136 tysięcy pozwoleń na pracę dla uchodźców, tylko z krajów muzułmańskich. Nie mówimy tutaj o Ukraińcach. 136 tysięcy. Na koniec rządów Platformy Obywatelskiej w roku 2015 takich zgód wydano 3300. I naprawdę państwo teraz chcą robić referendum w sprawie 1900 rozlokowanych uchodźców? 30 tysięcy co najmniej, to po pierwsze. Ale ogólnie, mówimy rocznie, no panie ministrze. Przecież to jest po prostu sięganie prawą ręką przez lewe ucho i nieuczciwe stawianie sprawy. Pierwsza sprawa to, że za rządów Platformy Obywatelskiej Polacy musieli wyjeżdżać za pracą za granicę. Teraz inni chcą przyjeżdżać do mnie. To pierwsze, tak? To wasza Zielona Wyspa, z całym szacunkiem. Kuzynka wróciła. A druga sprawa, proszę rozróżnić nielegalnych migrantów, których chce nam się sprowadzać przymusowo do Polski, żeby zagrażać naszemu bezpieczeństwu, a legalnych pracowników sprowadzanych z zagranicy w ramach kontraktów, w ramach procedur zresztą regulowanych również prawem europejskim. To jest zasadnicza różnica. Sen wariata, absolutnie. Mam wrażenie. Sen wariata to jest platforma obywatelska, która próbuje w takiej sytuacji, że ludzie, którzy budują, gdzie Orlen, na zlecenie Orlenu, buduje się miasteczko pod Płockiem na kilka tysięcy osób pochodzenia czy religii muzułmańskiej, gdzie 136 tysięcy, żebyśmy nie mieli do tego i nie mamy do tego jak gdyby pretensji, bo ludzie są potrzebni do pracy w Polsce, bo brakuje rąk do pracy. Ale 136 tysięcy z Dalekiego Wschodu, przyjętych w ubiegłym roku pracowników z krajów muzułmańskich. I dzisiaj robimy referendum o to, czy Polacy chcą relokacji przymusowej, czy nie, gdzie my nie musimy
w tym uczestniczyć, pisząc jeden wniosek do Komisji Europejskiej, ale tak jak pan mówił... nie uwzględni, przy okazji, ale może warto go wysyłać, panie ministrze, no bo nie wysyłacie wniosków o KPO, mówię, nie wysyłacie wniosków o migrantów, a potem narzekacie na Komisję. Panie redaktor, nie oddamy bezpieczeństwa Polaków w ręce Komisji Europejskiej. Ludzie, którzy rządzą dzisiaj w Polsce, nie dostają pieniędzy z KPO, bo nawet nie złożyli wniosku, ale to jest wina komisji, bo oni nie złożyli wniosku, nie chcą złożyć wniosku o to, żeby Polska była wyłączona z tej relokacji, bo przyjęliśmy ponad 1 000 000 uchodźców z Ukrainy i pomoc nam się należy, my nie musimy tej pomocy udzielać. Czesi to robią i będą zwolnieni, ale chcą robić referendum po to, żeby robić polityczną chucpę, obrzydliwą chucpę na dzieleniu i na naznaczaniu ludzi, mimo że sami tych ludzi z tych krajów muzułmańskich ściągają. No to jest sen wariata po prostu. I ja mam wrażenie, że trochę odklejeni są od rzeczywistości już sztabowcy PiSu, bo idą w tematy, które grzały ich kampanię w 2015 roku, ale tak, Polska się zmieniła. 8 lat ci ludzie rządzą. 8 lat współpracują, czy inaczej walczą z Brukselą, bo stanowisko pana ministra jest dość jasne. To jest antyunijne, doktrynalne stanowisko i to jest promoskiewskie. To jest prawdziwy republikan proputinowski. Rozbijające Unię Europejską. Za chwilkę, panie ministrze, pani poseł Hania Klaska. Kolejny, bardzo proszę. Kolejny dowód na tezę, którą postawiono na początku programu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy zamiast rozwiązywać problemy Polek i Polaków, po prostu hamletyzuje na mównicy sejmowej i z wszystkiego robi politykę i kampanię wyborczą, upartyjniając to do krwi i kości. Więc generalnie ja mam pytanie do pana ministra. Czy wyście w końcu złożyli ten wniosek, żeby Polska była z tego mechanizmu zwolniona? Bo no ja słyszała dzisiaj, pani, że nie. Ja ten mechanizm jeszcze nie został wdrażany i nie zgodzimy się na niego. Dzisiaj oczekuję od rządu, których nie ma. Oczekuję od rządu, żeby problemy rozwiązywał, a nie żeby je nawarstwiał i z wszystkiego robił politykę. Znaczy dzisiaj jest tak, mamy mechanizm, z którego Polska tak może być zwolniona. Wystarczy, że rząd właściwie zadba o nasze interesy i że jakby zadba o to, by nasz wysiłek, wysiłek narodu polskiego, który był włożony na obsługę ruchu migracyjnego, uchodźczego w związku z osobami, które uciekały z terenu Ukrainy, z terenu wojny i znalazły tu w Polsce schronienie, zostanie w tym mechanizmie uwzględniony. I mało tego, ten mechanizm w przyszłości kiedyś może przecież podać również Polskę pomocną dłoń, bo możemy z tego mechanizmu wyciągnąć pieniądze na właśnie utrzymanie uchodźców na przykład właśnie ze wschodu na terenach naszego kraju. Więc ja bym oczekiwała tutaj od rządu, żeby jakby naprawdę rozwiązał te problemy panie i spróbował może tę sytuację przekuć w sukces naszego może narodu. Może warto najpierw więc złożyć wniosek, przekonać się, co zrobi Komisja Europejska, a potem opowiadać bajki o referendum. Ale tu nie chodzi o to, bo tu chodzi o to dokładnie o tym, o czym powiedział pan poseł, czyli oni w 2015 wygrali wybory, dając 500+ i strasząc migrantami. Dzisiaj myślą, że te same mechanizmy, wpuszczać, które w 2015 roku... Ale 36 tysięcy tylko w zeszłym roku, panie ministrze. To nie są migranci, to są pracownicy. Nie. Aha. Jakby tak samo obywatele krajów muzułmańskich, tak samo możecie tych zweryfikować, jak i tych, którzy... A wy chcieliście wpuszczać, a zweryfikuje się później. Znaczy, tak? Są procedury migracyjne, uchodźcze, które należy stosować i które Znaczy, drodzy państwo, i to teraz do wszystkich. Prawda jest taka, że w Polsce od lat, nie tylko za czasów Zjednoczonej Prawicy, nie ma tak naprawdę polityki migracyjnej. Znaczy, tak, to chyba jest poważny problem, redaktor, który warto było rozwiązać w kolejnej kadencji. Warto na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jak Polacy reagują? Jak przyjęli uchodźców z Ukrainy? Jak się otworzyły ich domy i serca? I dzisiaj wielu z nas, jeżeli idzie pani do jakiegoś zakładu, do hotelu, do restauracji, obsługuje panią być może kelner czy kelnerka z innego kraju. Idzie pani, czy zamawia pani jedzenie z dowozem, przywozi ktoś, kto czasami jest z innego kraju. I dla nas to jest normalne. Ci ludzie tu pracują. Robienie z tych ludzi dzisiaj wroga i wskazywanie ich jako zagrożenie jest obrzydliwością. Ale po prostu obrzydliwością. Bo z jednej strony tego problemu w ogóle może nie być. Tego problemu nie ma. Z drugiej strony wydają... Polska ma najbardziej liberalne przepisy, jeśli chodzi o przepisy migracyjne. Wydawanych jest pozwoleń na pracę i pobyt w Polsce ponad 100 tysięcy rocznie tylko dla przedstawicieli krajów muzułmańskich.
I z drugiej strony teraz straszy się 2000 uchodźców. To jest jakiś obłęd po prostu. I ja tylko życzę, żeby w tym obłędzie ten obóz rządowy pozostał do wyborów. Bo to znaczy, ja że są kompletnie odklejeni od rzeczywistości. Ale jedno zdanie dosłownie do pana ministra. Poseł poruszył ważny wątek. Czy prawdą jest taka, że ja ostatnio odbyłam bardzo wiele spotkań z przedsiębiorcami, zwłaszcza w zachodniej Polsce, mówią jedno. Brak rąk do pracy w Polsce może sprawić, że będziemy musieli zamykać za chwilę firmy, bo no, my nie mamy dawno. Tak. I my prosimy o dobrą, racjonalną politykę migracyjną, która pozwoli nam skutecznie no, tak weryfikować to jest ludzi, zadanie dla kolejnego rządu. Których będziemy mogli zatrudniać w naszej firmie. Panie ministrze, a może to jest tak, że tu wcale nie chodzi o kwestię migrantów, tylko chodzi o to, że kampania referendalna jest finansowana równolegle z zupełnie innych środków, a pozwala jednocześnie obozowi Zjednoczonej Prawicy na prowadzenie takiej podwójnej kampanii wyborczej. Może to po prostu po to referendum jest wam potrzebne? Pani redaktor, referendum jest po to, żeby zapytać Polaków, co sądzą o ważnych sprawach, które są fundamentalne dla nas. Dlatego pytamy teraz Polaków, czy zgadzają się na to, żeby narażać ich bezpieczeństwo. Ale dlaczego pan tak stawia sprawę, skoro 136 tysięcy jest, pozwoleń na pracę nie stanowi ohydne, zagrożenia? Pani redaktor, co przed chwilą powiedział pan poseł, bo jest zasadnicza różnica między ludźmi, którzy są sprawdzani w odpowiednich procedurach migracyjnych, którzy przyjeżdżają tutaj na kontrakty, tego, żeby się nie mylę, pracować i przed chwilą w sposób ohydny, pan i kłamliwie pan poseł zarzucał nam, że to robimy, a teraz nam próbuje wciskać Polsce ponad 30 tysięcy, bo to nie panie jest... Panie ministrze, może odniesie się pan do tego sondażu, o którym wspomniałam. Ponad 50% nie ma nic przeciwko Polaków. Niech referendum rozstrzygnie. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to pan poseł powinien się tylko z tego uczyć, czy będzie takie referendum. Ale to ma rozstrzygać tak naprawdę, skoro nie ma problemu prawdopodobnie. Oczywiście, że jest problem, ponieważ Komisja Europejska próbuje nam narzucić mechanizm, za pomocą którego będzie pozbywać się... Możemy z tego mechanizmu zwolnieni. Ale to Komisja Europejska będzie decydować... Ale jest ten dokument podpisany, panie ministrze. Może wy nie wiedzie, co się dzieje w dyskutujemy na razie. Panie redaktor, to są kolejne brudne chwyty kampanijne, nic więcej. Dokument jest podpisany. Jest kasa do wydania, którą można też gdzieś pewnie zainwestować w kampanię wyborczą i tyle. Referendum przy wyborach jedno już było, ja pamiętam. Pan, panie pośle, i ono się skończyło dla tych, co wymyślił. Panie ministrze, po kolei. Co wymyślili słabo. I myślę, że tu będzie podobnie. Jedyne referendum, które wyjdzie i będzie skuteczne i my to referendum zrobimy, to będzie referendum wyborcze w październiku. Odsuniemy tę władzę raz na zawsze od zajmowania się sprawami Polski. To jest referendum, które wyjdzie 15 października. My to referendum przeprowadzimy. Odsuniemy ich od władzy i to będzie najważniejsze referendum. Jeszcze nie wiadomo, referendum. Czy 15 października. Najprawdopodobniej. Roboczo 15 października. Widzę, że pani już tutaj cała... Bardzo bym chciała, by politycy w Polsce bardzo poważnie traktowali obywateli i często sięgali po demokrację bezpośrednią, zadając pytania w poważnych sprawach. Tylko niestety my sami ośmieszamy politykę referendalną, demokrację bezpośrednią w naszym kraju, bo przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej z całym szacunkiem chyba nierazu nie sięgnęliście po referendum. Nie mówię o... A była taka potrzeba, uważa pani? Tak, uważam, że była taka potrzeba. Na przykład można było w kwestiach światopoglądowych rozstrzygnąć parę kwestii. W referendum? Na przykład w referendum. Nie są sprawy rozstrzygania ale no, w referendum. Ale to wyście nie rozstrzygnęli wcale. Więc sięgnęliście po referendum. A co pani w momencie... chce w referendum rozstrzygać w sprawach światopoglądowych? Dobrze, to za chwilę, bo mogę skończyć. To dobre pytanie jest. Ale w trzeciej części za chwilę o tym porozmawiamy. Czy nie wierzy? Co? No nie, na przykład czy religia powinna być w szkole czy w kościele, można rozstrzygać. No, nie chcieliście przyjąć związków partnerskich, mogliście to rozstrzygnąć. No, nie chcieliście rozwiązać problemu o religii w aborcji, szkole, mogliście czy to rozstrzygnąć. W kościele no, powinny decydować rodzice, a nie referendum w poszczególnych miejscach. No. Więc nie rozstrzygaliście nic. Teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości również przez 8 lat... O referendach. No nie, znaczy ja... Drodzy Państwo, bardzo proszę, temat migrantów mamy. Przypomnę, że w Szwajcarii, która jest wzorem dla wielu również Polaków w rozwoju, pani bardzo często po referenda się sięga. Faktem, oni tam rozstrzygają w tym referendum prawie wszystko. Nie musi się porównać. Czasami warto, żeby polityczne 20-letnie spory rozwiązać, sięgnąć po referendum. Natomiast 8 lat, żadnego referendum teraz nagle robią. No, przypomina mi to jednak referendum w kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, które po pierwsze... Się skończyło. Będąc w defensywie rozpisał referendum
i na koniec przegrał wybory. Przewiduje taką samą ścieżkę dla was. Panie ministrze, to referendum to już jest sprawa przesądzona, czy jednak państwo będą najpierw próbowali załatwić sprawę w Komisji Europejskiej i domagać się wykonania tego dokumentu z podpisanego 8 czerwca? Absolutnie nie będziemy opierać się tylko i wyłącznie na tych mechanizmach, które są teraz zaproponowane, ponieważ są niewystarczające, stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i jeżeli Komisja Europejska nie wycofa się z tych pomysłów i nie wycofa się z przymusowej relokacji, w sensie politycznym uważamy, że referendum... Żebym ja dobrze zrozumiała, jest... dlaczego to stanowi zagrożenie? Bo mówimy o 1900 rocznie migrantach z krajów muzułmańskich, co najmniej. Nie, tam jest dokładnie to. Nie. Mniej więcej to się waha od 1900 do 2,3. Proszę wybaczyć, panie ministrze, ale ma pani chyba fałszywe informacje, ponieważ ta kwota nie jest maksymalna. Panie ministrze, dlatego powiedziałam, że są widełki. Panie ministrze, to proszę mi, a przede wszystkim naszym widzom, raz jeszcze wytłumaczyć, dlaczego to ma stanowić zagrożenie, a ponad 100 tysięcy wydawanych rocznie pozwoleń na pracę nie stanowi, skoro w mechanizmie relokacji też mamy weryfikację. Pani to nie redaktor, jest tak, że to może być... Tam jest zapisane. Tutaj mamy mechanizm, który działa od bardzo dawna. Mówimy o pracownikach sprowadzanych z zagranicy, którzy są weryfikowani i procedury migracyjne działają w ramach polityki migracyjnej. Natomiast jeżeli chodzi o ten mechanizm, o którym dyskutujemy, przymusowej relokacji, to ostatecznie decyzja jest po stronie instytucji Komisji Europejskiej. Ale pan chce powiedzieć, że Komisja Europejska po prostu uwzięła się na Polskę i celowo chce sprawić, że ona będzie w niebezpieczeństwie, tak? Ostatnie 8 lat uprawniają do takiego stwierdzenia, ale najważniejsze jest po prostu to, że bezpieczeństwo Polaków musi być gwarantowane przez polskie władze. Nie może być tak, że bezpieczeństwo Trzeba Polaków... chyba wyjść z tej Unii po prostu, no. Jeżeli oni już nawet czyhają na nasze bezpieczeństwo, no to pani, po co w tej Unii być? Pani redaktor, to są właśnie działania, które... Nasze nieba, my nie chcemy. Pani redaktor, to są działania, które krytykujemy. Uważamy, że rozwój instytucjonalny, łamanie traktatów i rozpychanie się instytucji centralnych Unii Europejskiej w swoich kompetencjach jest bardzo niebezpieczne. Zresztą nie mówimy tylko my jako Polacy, ale też w innych państwach. Nie my jako Polacy, panie ministrze. Proszę nie robić takich chwytów retorycznych, bo one są po prostu nieuczciwe. 80% Polaków w dalszym ciągu chce być w Unii Europejskiej i nie ma większych zastrzeżeń. Proszę nie mówić my Polacy, my naród, dlatego że z tego, o ile się nie mylę, już bez zbędnej złośliwości, ale sam pan ten temat wywołał, poparcie suwerennej Polski jest na poziomie błędu statystycznego. Mówimy o całej Zjednoczonej Prawicy. Mówimy o całej Zjednoczonej Prawicy, która w tym momencie rządzi, decyduje o bezpieczeństwie Polaków i dopóki my będziemy rządzić, panie pośle, to będą rakiety ruskie spadały na Polskę i nikt nie będzie o nich wiedział. Ja wiem. A to już nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest 2000 migrantów. Dobrze. Kończymy pani poseł. Jeśli można. Unia Europejska chce wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Pokazywała to wiele razy. My nie chcemy współpracować z Frontexem na granicy wschodniej. Nie chcemy przystąpić do europejskiej inicjatywy budowy polityki i mechanizmu obrony nieba na wschodzie. Wycofujemy się z wielu europejskich inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa, a potem mamy do czynienia z czymś takim, że ląduje na naszej ziemi w środku Polski rakieta i znajdujemy ją po paru miesiącach. Więc w zakresie bezpieczeństwa naprawdę skupcie się na prawdziwych problemach tam, gdzie one są. Bo prawdziwym zagrożeniem dzisiaj dla nas jest nieprzygotowanie Polski do obrony, co ta rakieta rosyjska pod Bydgoszczą znaleziona najlepiej zobrazowała. Prawdziwym zagrożeniem są posłowie opozycji biegający przy białoruskiej granicy. Tak. To są opozycja dla was jest jedynym zagrożeniem, ja wiem. Putin nie jest, ale opozycja jest, ja wiem. Drodzy Państwo, to już a propos opozycji przechodzimy do rundy trzeciej, bo jak Państwo widzą, nie tylko w naszym programie, ale także podczas całego tego tygodnia, że ta retoryka kampanijna bardzo mocno się zaostrza z każdej strony. Brak pracy, ta zmora III Rzeczpospolitej, zmora rządów Platformy Obywatelskiej, brak pracy. Ale kto by się tam tym przejmował dla gmin gierowskich, prawda? Byliśmy odporni na wołania przedsiębiorców. Główny doradca Tuska. Numer jeden doradca Tuska, Janusz Lewandowski. Kto by się tam przejmował tymi wszystkimi przedsiębiorcami w takich gminach jak ta? Dlaczego siedzieli cicho, kiedy w ich mieście ludzie, którzy rządzili Bogatynią z nadania partii rządzącej PiS-u, a część z tych ludzi później zaczęła rządzić największą spółką energetyczną, w tym kopalnią w Turowie. Dlaczego wtedy siedzieliście cicho?
Dlaczego nie słyszeliśmy wtedy waszych gwizdów i krzyków? Flagi Solidarności. Czy dzisiaj nie wstydzicie się za to, że byliście niemymi, tchórzliwymi świadkami zła, które rozpanoszyło się w Turowie, w Bogatyni i przecież w całej Polsce, jak widzimy? Kłamstwo, korupcja, złodziejstwo, wykorzystywanie stanowisk, to wszystko widzieliście i nie podnosiliście wtedy krzyku. Ja już wiem, że nie przekonam wszystkich. I to nie jest mój dzisiaj plan, bo często ludzie przychodzą do mnie i mówią, jak pan przekona wyborców PiS-u? Nie przekonam. Większości z nich. Moim celem jest przekonać tylu, ilu wystarczy. I nakupić energię. A nie walczyć z kimś, kto jest i tak święcie przekonany. Ja takich ludzi spotykam na każdym kroku. Oni czasami jeszcze nie wiedzą, jak mają na nie reagować, bo z jednej strony jestem szatanem, złem wcielonym, tuskowym pomiotem, paraniemcem i tym wszystkim, co słyszą w telewizji polskiej. A z drugiej strony pamiętają, że oglądali Mam Talent i jakoś tak głupio mnie od razu na wejściu nienawidzi. O panu Lewandowskim premier Morawiecki mówił, że to człowiek Donalda Tuska. Przypomnę tylko, że premier Morawiecki był członkiem Rady Gospodarczej przy premierze, o czym rzadko wspomina. Panie ministrze, czy wam zależy na tym, żeby, zupełnie serio pytam, żeby tę naszą polską scenę polityczną bardzo mocno polaryzować? Bo mam wrażenie, że zależy na tym i Platformie, i Prawu i Sprawiedliwości, bo działa to na korzyść zarówno jednej, jak i drugiej części polskiej sceny politycznej. Niestety taka jest ta dynamika w współczesnej rzeczywistości, że ta polaryzacja jest. Nam zależy na tym, żeby przede wszystkim prowadzić merytoryczną kampanię wyborczą, rozmawiać z Polakami. Opozycja ma jedynie co do zaoferowania to właśnie te kłamstwa, hejt i dzielenie Polaków. No i niestety trzeba na to też odpowiadać, bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie... Panie ministrze, jedynym politykiem skazanym za kłamstwo w tym kraju jest Mateusz Morawiecki. I co z tego? No a pan zarzuca kłamstwa po stronie opozycji, no a nie zajmuje się pan swoim własnym środowiskiem. Ja miałam wiele razy dzisiaj zarzucone kłamstwo, czekam na pozew. No, szanowni państwo, prawda jest taka, że ten objaw merytorycznej kampanii ze strony PiS-u to przesyłanie górników na protesty, bądź też robienie referendum w sprawach, które nie istnieją i problemach, które nas nie dotyczą. To jest ten merytoryczny wkład Prawa i Sprawiedliwości. Ja osobiście mam dość, że polityka Polakom kojarzy się z gniewem, hejtem, nienawiścią, agresją. No, 4 czerwca nie było tego widać. A propos marszów, nie, pani poseł. Szczerze mówiąc, odebrałam mi mowę, kiedy przeczytałam cytat z pani wczorajszej rozmowy dla Rzeczpospolitej. To bardzo dam pani szansę na to, żeby pani się z tego wytłumaczyła, bo jak rozumiem, chyba troszkę nie o to pani chodziło. Bo powiedziała pani tak, chcemy rozmawiać nie z tymi ludźmi, którzy chodzą na marsze, nie z tymi, którzy są zmotywowani, ale z tymi, którzy zostali w domach ze swoimi problemami. No to trochę klops, bo bardzo wielu waszych wyborców było na marszach i teraz pani tak mówi, nie będziemy z nimi rozmawiać, bo... To było pytanie, to proszę jakby... po pierwsze... Nie, chcemy rozmawiać nie z tymi ludźmi, którzy chodzą na marsze. No takie słowa padły. To mogę. Po pierwsze, tytuł tego artykułu haniebnie zmanipulowany nie padło. Ja mówię o tych pani słowach, bo one padły. No więc dobrze, rozmawiamy o tym, co padło. Panie, też są wyciągnięte z kontekstu, zaraz pani powiem. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że tytuł wczorajszej Rzeczpospolitej został totalnie zmanipulowany i słowa, które są w tym tytule, nie będziemy rozmawiać z ludźmi chodzącymi na marsze, są kłamstwem, nigdy z moich ust nie padły. To jest pierwsza rzecz. Ja byłam osobiście na marszu właśnie dlatego, że nie poszłam tam ani dla Sławka Neumanna, ani dla Donalda Tuska, ani dla Platformy Obywatelskiej. Poszłam tam dla ludzi, którzy są dzisiaj zwolennikami trzeciej drogi, którzy również na tym marszu byli. Bo ja ich spotkałam tam. Oni ze mną rozmawiali, były bardzo dobre rozmowy. Natomiast ja mówię co innego. Zostałam zapytana, dlaczego robimy konwencję w Grudzisku Mazowieckim. Ja odpowiadając mówię, że musimy. Nie wystarczy rozmawiać tylko i wyłącznie z ludźmi, którzy przychodzą na marsze, bo oni mają swoje poglądy polityczne, są zmotywowani. To jest ta najbardziej zdecydowana część obywateli naszego kraju, która ma swoich ukochanych liderów. I ja nie zamierzam dzisiaj kłócić się z Platformą Obywatelską czy innymi partiami o kawałek tortu, który po stronie demokratycznej opozycji jest. My od początku kampanii mówimy, że trzeba zmobilizować niezdecydowanych, frustrowanych... No dobrze, tylko pani poseł, problem polega na tym, że państwo prowadzą taką politykę, która
powoduje, że na razie bardzo mocno wam spada w sondażach. CBOS 5%. Ostatnio kawałek niewiele powyżej 9%. Dzisiaj też mamy nowy sondaż 7%, czyli poniżej progu dla koalicji. Zyskuje Zjednoczona Prawica, zyskuje Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga traci. Może pani poseł po prostu nie ma tej trzeciej drogi? Jest trzecia droga. Dzisiaj, jeżeli to widać, by to było w sondażach. Nie, jeżeli sumujemy poparcie dla tych dwóch partii politycznych, które siedzą po mojej prawej i lewej stronie, to jest 60% ludzi, ale którzy deklarują... No ale moment, no pani redaktor, mogę? Bardzo proszę, tylko proszę nie krzyczeć na mnie. Nie, nie, po pierwsze, krzyczę. Bo tutaj nie krzyczymy na prowadzącą. No nie, nie krzyczę, ja mówię o spadających sondażach. No chcę odpowiedzieć. Bardzo proszę. Więc pani mówi, że nie ma trzecia droga. Jest trzecia droga, właśnie jest. Bo ludzie chcą dzisiaj. Poparcie, tak jak powiedziałam, dla Platformy i PiSu to łącznie 60 parę procent ludzi, którzy, uwaga, deklarują, że pójdą na wybory. Około 6 milionów osób szuka alternatywy. Tak, ja mówię o tych wszystkich, którzy deklarują na głosowanie, bądź zastanawiają się, wahają, którzy dzisiaj nie chcą głosować ani na Tuska, ani na Kaczyńskiego. I my nie możemy pozwolić na to, żeby jedyną alternatywą dla tych ludzi byli narodowcy. Bo na tym się skończy. Dzisiaj poza tym, że toczy się walka polaryzacyjna, która oczywiście jakby osłabia pozostałe, bo ta polaryzacja tak działa, najpierw mobilizuje, potem demobilizuje. My musimy zadbać o ludzi, którzy nie chcą wpisywać, są zmęczeni polaryzacją, mają dość hejtu, nienawiści, awantur na ulicę. Pytam panią o te spadające badania. Co wy macie zamiar z tym problemem zrobić, jeżeli on nadal problemem pozostanie? 8% musicie mieć. Średnia sondażowa dla Polski 2050 za ostatni miesiąc i PSL-u dla naszej koalicji Trzecia Droga jest na poziomie 11%. To pani wie. No ale wie pani, jaki jest błąd statystyczny? 3%. Tak. Państwo bardzo dużo ryzykują. Ryzykują państwo sytuację, kiedy nie wchodzą do Sejmu. Mogą powielić scenariusz kiedyś lewicy. Dzisiaj jest, to będzie, znaczy proszę zostawić to, do wyborów zostały 4 miesiące. Ale do rejestracji list mniej. Bronisław Komorowski na tym etapie miał 60% poparcia, przywoływany tu już dzisiaj w referendum, więc ja te sondaże zostawiam, naprawdę. Mamy oczywiście swoje badania, będziemy mierzyć trendy, natomiast dla mnie tak, alternatywa jest dzisiaj potrzebna, co pokazują te statystyki, o których mówię. Gdyby była tylko potrzeba duopolu na scenie politycznej, Platforma i PiS miałyby wśród tych ludzi, którzy chcą iść na wybory, poparcie na poziomie 90%, a nie 60%. Panie... Nie oddamy tego kawałka tortu narodowcom, którzy opierają swoją kampanię również na propagandzie. Ale ja nie wiem, czy to jest oddawanie kawałka tortu, bo to chyba nie jest ta sama grupa docelowa wyborcza, pani poseł. Nie, no właśnie badania pokazują... Wasza i Konfederacji, tak? Że macie... Badania pokazują, że są w tym ruchu, na tym poziomie przepływy. Niech się tłuką. Tą wojnę, wyścig trzeba wygrać na różnych naprawdę poziomach. Panie ministrze, czy pan wyobraża sobie koalicję z Konfederacją? Trudno teraz dyskutować o jakichkolwiek koalicjach. To, co dla nas jest istotne, to żeby była trzecia, samodzielna kadencja. Ale na to nie ma szans, panie ministrze. Przynajmniej tak pokazują sondaże. Przed chwilą słyszeliśmy wielkie szanse. Przynajmniej tak pokazują sondaże. Myślę, że uda nam się przekonać Polaków do tego, aby tak było. A gdyby się nie udało, to jedyną możliwością będzie Konfederacja. Czy pan sobie wyobraża? Nie, pani redaktor. Zobaczymy. Będą wyniki wyborów, będziemy o tym dyskutować. Teraz to jest wróżenie z fusów, naprawdę. Nie, to jest pisanie różnych scenariuszy, które jest konieczne, żeby prowadzić skuteczną politykę. Skuteczna polityka będzie wtedy skuteczna, jeżeli będziemy dyskutować o faktach, a nie o rzeczywistości przyszłej i niepewnej. Jak potężny problem to jest ten spadek dla trzeciej drogi, panie pośle? Bo w tej chwili no, mamy taką sytuację, w której rzeczywiście zdecyduje trzecia siła, która dostaje się do parlamentu w sytuacji, kiedy nie ma jednej listy wyborczej. No i za chwilę może być taka sytuacja, że to rzeczywiście Konfederacja zdecyduje o tym, kto będzie tworzył rząd. Powiem coś pewnie przykrego dla Pauliny, ale znaczy, nie ma trzeciej drogi. Znaczy wygra albo PiS i jego koalicjanci... Eliminujesz 6 milionów ludzi z polityki. Pozwolisz, no, słuchałem tego wywodu. Wygra albo PiS i koalicjanci, albo wygra Koalicja Obywatelska te wybory. I to jest jedyna droga. Znaczy pozostałe pomysły to jest walka z progiem wyborczym. Taka jest rzeczywistość. Ja żałuję, bo uważam, że jedna lista była lepszym rozwiązaniem. I to mówiliśmy od miesięcy. Pani poseł, przepraszam na sekundę. Się. To jest zamknięty temat? Ostatecznie? Nieodwołalnie? Jedna słyszymy lista? Od... Do pani poseł teraz mam pytanie. Nie, no my podjęliśmy decyzję, jak idziemy. Już w ogóle nie ma sensu o to pytać. Nawet jeżeli sondaże będą nie
niedobre. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, ale prosiłam, bo przerwałam panu posłowi jednym zdaniem. Nigdy nie została podjęta jakaś realna w ogóle działania, żeby utworzyć w Polsce jedną listę na stronie opozycji, bo żadne takie... A ja nie o to pytam, pani poseł. Natomiast nie, no my podjęliśmy na koniec kwietnia decyzję, w jakiej konfiguracji idziemy do wyborów. No to i wszystko będziemy... wiem, tylko sondaże się zmieniają, nie są dla was korzystne, więc pytam, że jeżeli to będzie... Ale nasza kampania... Pani redaktor, proszę zauważyć, że Komitet Trzecia Droga zostanie zarejestrowany dopiero w momencie... Mamy tak trudność... W momencie rejestracji nie ma już możliwości stworzenia wspólnej listy. Czyli temat jest zamknięty z waszej strony. Zamknięty. Dziękuję. Będziemy, myślę, że warto budować swoją trzecią drogę. Na pewno sondaże są elementem, na którym można zwracać uwagę, ale nie można się nimi kierować, bo to jest... No, dobre sondaże nie powinny powodować euforii, słabe też jakiejś depresji, ale są jakimś wyznacznikiem oczywiście. Druga rzecz, dzisiaj PiS nie ma zdolności koalicyjnej, nie oznacza, że nie może mieć tego po wyborach. Dlatego tak ważna jest wygrana z PiS-em. I o tym mówimy. I o tym, do tego się przygotowujemy, żeby wygrać te wybory, być na pierwszym miejscu. Nie szukamy innych rozwiązań. Chcemy wygrać wybory. No i trzecia taka rzecz, którą... Ja mówię to z pełną troską i z takim poważnym przesłaniem. Warto, żeby politycy zastanowili się, jeżeli idą w koalicjach, żeby nie walczyć z 8% progiem wyborczym, a z 5%, bo 2015 rok i przykład Lewicy no, pokazał, że można o parę dziesiątych mieć za mało i nie wejść do Sejmu. To, tym bardziej, kto zabuduje... Żeby też była jasność. Pani redaktor Paulino, panie ministrze, Koalicja Obywatelska zajmuje się swoją kampanią i będziemy walczyć o jak najlepszy wynik dla nas, życząc wam jak najlepiej, no ale nie będziemy dawać, nie wiem, jakiegoś wsparcia czy supportu, bo nikt tego nie może robić. Więc tylko dobra rada. A dobra rada jest taka, pomyślcie o wspólnej liście jednej partii, a nie koalicyjnej, bo to jest 5%, a nie 8%. Dobrze, damy sobie radę, sami nie potrzebujemy wsparcia Platformy Obywatelskiej. Panie ministrze, korzystając, jeśli pan pozwoli, z pana obecności, chciałam zapytać o rzecz, o której wczoraj napisał Onet, o tym, że nie żyje policjant, który pracował przy sprawie podejrzanego o udział w grupie przestępczej brata pana komendanta Szymczyka. Odebrał sobie życie, a wcześniej czegoś się bał, jak twierdzi jego rodzina. Ciało pana Pawła znaleziono w sadzie niedaleko domu. Funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji wisiał na drzewie na smyczy swojego psa. Jego rodzina i koledzy z pracy nie wierzą, że mógł sam targnąć się na swoje życie. Policja i prokuratura od razu uznały jednak, że to jest samobójstwo i nie przeprowadziły koniecznej w takiej sytuacji sekcji zwłok. Jak ustalili dziennikarze nieoficjalnie, pan Paweł pracował m.in. przy sprawie karuzeli VAT-owskiej, w którą zamieszany jest brat pana komendanta głównego policji. Ostatnio, jak twierdzi jego matka, czegoś się bał, a napisany w jego telefonie pożegnalny SMS nigdy nie został do niej wysłany. Gruba sprawa, panie ministrze. Jak ona i czy w specjalnym trybie będzie wyjaśniona? To pytanie jest do prokuratury. Ministerstwo Sprawiedliwości to zupełnie inna instytucja. Ale trudno przecież minister jest także prokuratorem generalnym, panie ministrze. Minister Sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. Ja natomiast jestem jego zastępcą w ministerstwie, a nie w prokuraturze, więc to pytanie trzeba kierować do tego pionu prokuratorskiego. Jasne. To pierwsza sprawa. Druga, no trudno mi się odnosić do informacji na podstawie portalu, więc proszę wybaczyć, nie znam sprawy, więc trudno mi ją komentować. To, co na pewno jest ważne, żeby każdą tego typu sprawę wyjaśniać w sposób dogłębny, żeby dojść do prawdy materialnej. Pani poseł, coś w tej sprawie? Nie, no, takich nieprawidłowości i wątpliwości jest cała masa i po stronie prokuratury, ale też na przykład, nie wiem, no, pojawiło się wczoraj doniesienia o nagłych ruchach być może spekulacyjnych na jednej z elektrociepłowni, na których akcjach być może ktoś zarobił, więc tu ktoś umiera, tu ktoś ma problemy. No, służby i nadzór na różnych odcinkach nie działają, bo mamy po prostu państwo z kartonu, które nie chroni obywateli. Najlepszym przykładem, ja wysyłałam kolejną interwencję, już końcówka w sprawie poszkodowanych w aferze GetBack. Pamiętacie państwo, 5 lat temu wybuchła afera. Firma, która była twórcą tej afery, dalej działa pod zmienioną marką, pod zmienionym logo, a obywatele, którzy stracili 2,5 miliarda złotych, do dziś nie odzyskali swoich pieniędzy.
a państwo ich po prostu zbagatelizowało. Wcześniej w tej sprawie okazało się, że no, tam także wyznaczono kaucję, ona nie do końca została wpłacona, a pan i tak został wypuszczony, bo jest bratem pana komendanta głównego. Mamy Polskę równych i równiejszych, tak. I jesienią to się zmieni. Prawo będzie znaczyło prawo, sprawiedliwość będzie sprawiedliwością, prokuratorzy niezależni będą ścigać przestępców, a niezależne, niezawisłe sądy będą o tym rozstrzygać. Bez politycznego nadzoru czy jakichś politycznych nacisków. Bardzo dziękuję za dziś. Paulina Henning-Kloska, Sławomir Neumann, optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszy program. I może optymistycznie na razie nie jest, ale dziś Dzień Ojca, więc wielu ojcom, wszyscy. Tutaj solidarnie, co nie zdarza się często, składamy jak najlepsze życzenia. Ja swojemu... To nie jest łatwa robota. Nie jest to łatwa robota, bez wątpienia. Matki też nie. Tak no co, wiadomo. Wszystkim ojcom wszystkiego najwspanialszego. Chwila prywaty, jak zwykle tutaj mojemu jak najwięcej. I wszystkim dzieciakom w udanych wakacjach. Oczywiście, jak najbardziej. Mojemu tacie bardzo dziękuję i życzę wszystkim dzieciakom na świecie, żeby miały takiego ojca jak ja, bo wtedy świat byłby naprawdę piękny. Dziękujemy bardzo. To był Ekspres Biedrzyckiej, wybory 2023. Z tym wydaniem oczywiście wracamy do państwa w przyszły piątek, a normalne wydanie Ekspresu Biedrzyckiej już w poniedziałek o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia. Spokojnego weekendu.